Co pana skłoniło, żeby pójść do tej praktyki? To proszę pana, ja panu od razu nie opowiem, tylko mogę panu w skrócie opowiedzieć, co ludzi skłaniało do partyzantki. Był sobie taki chłopak w Zarytym, miał 16 lat, chodził w krótkich spodenkach, gołymi nogami i podartej koszulce taki. I ten chłopak należał do Armii Krajowej. I dali mu chyba 18 kóz do pasenia i on miał rozkaz te kozy paść przy torach, przy mostach, przy torach. I zawsze dostawał wiadomość dokładną, gdzie ma podłożyć minę, w którym miejscu, bo ma przejeżdżać pociąg niemiecki z bronią, czy z amunicją, czy z żołnierzami. I on wtedy siadał tam na tej szynie. No i tam się bawił, te kamyki wyciągał tam spod tego podkładu, nie? I mieli specjalne miny takie, które się nastawiało, że milimetr tylko ucisku było i strasznie i pociąg leciał w powietrze, lokomotywa. I ten chłopak, proszę państwa, 3 pociągi wysadził w powietrze. Ten mały chłopak w tych spodenkach z gołymi nogami i tej podartej koszulce. Przychodzi wyzwolenie, cieszymy się wszyscy, że doczekaliśmy wielkiego zwycięstwa, żeśmy wygrali wojnę i że przychodzi wyzwolenie właśnie ze wschodu. Ten chłopak zostaje aresztowany dlatego i z jego bratem, dlatego, że był nie w organizacji komunistycznej, tylko w Armii Krajowej był. Siedzą aresztowani w Zakopanem, w takim więzieniu jednym i tam ich partyzantka odbiła. I co teraz on ma ten chłopak robić? Zaczął się ukrywać po sąsiadach, u siebie w domu na strychu, ale było tyle szpicli różnych, że donosili. I nie miał innego wyjścia, tylko musiał iść do tej partyzantki. I tak się ta partyzantka zaczynała. I tą partyzantkę to stworzył sam rząd. Nikt inny, tylko rząd, dlatego że ci młodzi ludzie po okupacji, przecież u nas tu w naszych terenach to nie było domu, nie było rodziny, żeby ktoś nie współpracował przeciw Niemcom. Nie wszyscy z bronią w ręku, tylko różnie, nie? I w pracy, i tak, i ulotki robili, i pisali, i roznosili gazetki, no i różnie, żeby Niemcom jak najwięcej zrobić krzywdy. I wtedy ten wyzwoliciel przyszedł właśnie i tak zniszczył wszystkich tych, tą młodzież zniszczył, zamiast im podać rękę, pokazać im do szkoły, do pracy, to zamykał ich. I w ten sposób zaczęła się partyzantka. A przecież ogień tak samo. Dlaczego poszedł do partyzantki? Bo wyszedł, jak go wysłali do Lublina, że tam został aresztowany. I dlatego zabrał z posterunku ludzi swoich i stworzył partyzantkę. I od tego się zaczęło. Chłopaki zaczęli uciekać do lasu. Panie Edwardzie, to może byśmy rozpoczęli tak generalnie od samego początku. Może zacznijmy tak, niech się pan na początku przedstawi. Tylko musi pan głośniej mówić. Dobrze, proszę się przedstawić. Aha, przedstawić się, jak w sądzie. Dobrze. Tak. Relacja, prawda? Relacja. Wysoki sądzie, nazywam się Edward Klempka. Urodziłem się 6 grudnia w dniu Mikołaja w 1926 roku w Rabce. Może początek relacji rozpoczniemy od opowieści, co było przed wojną, dobrze? I jak pan zapamiętał Rabkę przed wybuchem wojny? O, pamiętam ją bardzo dobrze. Opisuję tu właśnie, żona będzie z tego zawodu dziennikarką i próbuje mi pomóc. Opisuję i nagrane mam trochę. Było bardzo ciężko, bardzo, dlatego że Rabka z początku, jak ja się urodziłem, pamiętam od 4 lat, jak się urodziłem. Od,
Od tego roku pamiętam i mogę to opowiedzieć, co się tu działo. Rabka była miejscem takim, że zaczęli dopiero tworzyć tu coś. Wynaleźli wody lecznicze, solankę, jeszcze tam jakieś dwie inne wody wynaleźli i zaczęli robić takie niby uzdrowisko. Ale to uzdrowisko to tak bardzo im nie wychodziło, bo to trzeba dużo pieniędzy i Żydzi się tym zajęli. Żydów to było 99% w Rabce. Wszystkie zakłady, wszystkie sklepy, wszystkie restauracje, szpitale, wszystko to było żydowskie, w rękach Żydów. Dochodziło do tego, z tego powodu do jakichś napięć, coś takiego? Bardzo. Mój ojciec, prawdziwy ojciec, był oficerem Wojska Polskiego przed wojną, w KOP-ie służył. I później w 1933 roku zostali stąd zabrani i wysłali gdzieś na Ukrainę tam, a tu przyszedł, inne oddziały przyszły bronić granic. I także mnie pozostało to coś tego wojskowego właśnie. Ja od pierwszej klasy to miałem czułem wojskowego, lubiłem bardzo wojsko. U nas tu za płotem dużo wojska stało, też KOP stał, miał dużo broni i tam mieliśmy dużo znajomych, to tam chodzimy, oznajmiałem się z tymi armatami, z tymi karabinami maszynowymi, różnymi rzeczami. I także myśmy już przed wojną robili takie grupy chłopaków iśmy bili Żydów. A dlatego, żeśmy bili Żydów, bo zaczęli opowiadać, tu Żydzi wybudowali dużą piekarnię w Rabce, macy, piekli mace, ale taka bójda wyszła, że te mace muszą być z krwi, dodawana była krew katolików i to musiały być dziewczynki młode i że te dziewczynki łapali, do beczki wkładali z takimi gwoździami, kręcili i ta krew wyciekała i dodawali do tych maców. To już dla nas wystarczyło, nie? To wtedyśmy robili naloty, zniszczyliśmy tą piekarnię całą. Późniejmy naloty robili na bużnicę, tam jajami obrzucali takimi zgnitymi tych Żydów. Późniejmy podeszli most taki, jak wychodzili się modlić, to tak się huśtali, aj. I ten most się załamał, wpadli do rzeki. No różne takie my robili hece tym Żydom, bo starsi ludzie opowiadali, że Żydzi nas zniszczą. No. A ile pan miał wtedy lat? 10? Coś takiego? No gdzieś drugiej, trzeciej klasy już chodziłem. Tylko ja poszedłem do szkoły od szóstego roku życia, dlatego że byłem duży chłopak. I zawsze siedziałem w tyle, bo wszędzie to zawadzałem następnym dzieciom. Różnego typu uroczystości religijne, uroczystości państwowe, jak pan to wspomina? No uroczystości zawsze tu wojsko pięknie, co niedzielę to szło, tu oddział wojska szła z pełnym uzbrojeniem, z plecakami, z gazmaskami, szli pięknie do kościoła, stali na środku, no było pięknie, było inne życie jak można policzyć teraz. Zupełnie inne życie było. A 3 maja na przykład? A 3 maja to był bardzo wesoły, to było święto bardzo religijne. Po domach, prawie każdego domu, to wisiały flagi. Dzisiaj nie ma. Ja tu mam flagę, wywieszam, ale to się śmieją ze mnie, że ja... Ja też wywieszam. No, że ja flagę wywieszam, że jestem jakiś dziwak. No. To się zdarza. Jak pan wspomina szkołę? Gdzie pan chodził i jak wspomina pan? A do szkoły to chodziłem, proszę pana, do 6 klas chodziłem, bo była jedna szkoła, która miała tylko 3 pomieszczenia, a tu było 7 wsi do Rabki należało. 7 wsi dzieci chodziły i także te nauka się przez prawie od rana do nocy odbywała się na, jak to się mówi, na raty, można powiedzieć, prawda?
od 8 do którejś tam, a później znowu jeszcze i na 3 razy nieraz odbywała się jak. I także w każdą klasę kończyłem w innym domu. I skończyłem tylko 6 klas, bo okupacja przyszła niemiecka i 7 klasy się nie robiło, bo szkoły były nieczynne, ale później musiałem po wyzwoleniu zrobić 7 klasę, bo nie mogłem prawa jazdy zrobić, nie dało się nic w ogóle i tak dalej. My sobie jeszcze o tych tematach powiemy, ale jeszcze mam takie pytanie. Aha, jeszcze jedno. A pana mama czym się zajmowała? Moja mama to była, tu nawet jest na zdjęciu, moja mama się zajmowała tym, że ojciec pracował w niemieckiej firmie, Arthur Jor, taka była firma, Arthur Jor się nazywało. A mama tutaj prawie cała, myśmy tu mieli dwóch Niemców w domu i mama ich sprzątała im, oni dobrze płacili, bo oni byli ci Niemcy od, szli za frontem i budowali mosty, koleje rozbudowywali, drogi budowali i u nas dostaliśmy nakaz ich przyjąć i mieszkali ci dwóch Niemców. A po drugie mama prała i sprzątała u sąsiadów, tutaj taki duży dom jest i tam byli znowu Niemcy, to byli ci Banszusi, to policja kolejowa i tam było ich 12. I tam mama prała im rzeczy i przy tym właśnie, przy tym praniu wszystkie miała, musiała, bo w naszym domu się bardzo dużo spotykało partyzantów, dużo się tutaj łączyli partyzanci, dlatego że w naszym domu ci Niemcy mieszkali i myśmy byli tutaj czyści. My sobie jeszcze o tym oczywiście powiemy za chwileczkę, ale wspomina pan, że znaczna część mieszkańców przed wybuchem wojny to byli Żydzi. Przeważnie. Jakaś część to byli Polacy. Ale no 1938-1939 rok, czy były rozmowy o czymś takim, że w ogóle wojna może wybuchnąć, jakieś takie zawirowania tutaj, jakie były nastawione? No już było mówione, to mówili ci ludzie, tacy bogaci Żydzi, ci bogaci Żydzi, oni już wiedzieli o tym i oni już, niektórzy sklepy likwidowali, sklepy w Forse wyciągali z banków i uciekali nie do Izraela, bo wtedy nie było, tylko do Palestyny uciekali. A zostawali tylko tacy biedni Żydzi, takie szewcy, krawcy, takie sklepiki, co mieli. Oto ci Żydzi pozostali, a później zostali zlikwidowani, jak okupacja przyszła. A Polacy między sobą w jaki sposób komentowali możliwość wybuchu wojny? No, tutaj słabo było coś. Ja tam dużo nie pamiętam, bo to przeważnie jak były jakieś tam, spotykali się starsi ludzie, no to oni tam dyskutowali nad tym, bo to jeszcze byli ludzie przeważnie z pierwszej wojny, byli w wojsku, to opowiadali o wojnie, co robić w razie frontu, żeby gdzieś się schować, żeby jakieś robić zapasy, bo front nie wiadomo jak długo potrwa i w ogóle i tak, ale nic dużego nie mogę powiedzieć właśnie o tym, jak to się ta wojna, jak się zaczynała, to wiem, bo pierwszy dzień nawet pamiętam. Tą, no właśnie, 1 września 1939, jak pan ten dzień zapamiętał? Bardzo ładnie zapamiętałem, dlatego że nie musiałem iść do szkoły. Bo 1 września, do szkoły się szło wtedy, nie? A tu szkoły nie było. I także ja zostałem w domu, a mój ojciec pracował, tu jak jechaliście w Chabówce, jest wiadukt taki długi. Przed wojną tam właśnie ojciec pracował przy tej budowie tego wiaduktu. I ojciec poszedł 1 stycznia, bo nikt nie wiedział o tym, że się wojna zacznie, bo to się zaczęła będziesz w czas rano, nie? I ojciec poszedł do pracy. I mama, jeszcze pamiętam, nagotowała takich dobrych pierogów. O, jakby się teraz te pierogi zjadł, takie ruskie pierogi z takimi skwareczkami były. Nagotowała tych pierogów, do butelki litrowej herbaty narobiła ze sokiem
I mówi, idź, Edziu, idź, ojcu, zanieś obiad. No i poszedłem, wyszedłem na ulicę, a tu na ulicy, co się tu działo? Ludzie, ludzie uciekają, wózki dziecięce pchają, pełno pierzyny na tym, na taczkach wiozą, koniami uciekają. Wojsko, całe kolumny wojska leci z karabinami. To niemieckie czołgi latały, strzelali, a ci z karabinów pruli do nich. Doszedłem do pracy, do mojego ojca, patrzę, a na całym odcinku nie ma nikogo. Ale wyszedł, taki został jeden taki tutaj sąsiad, który pilnował tam, taki barak mieli i tam były poskładane narzędzia, łopaty, tam takie różne rzeczy i pilnował. I mówię, panie Jaśku, a gdzie ojciec jest? On mówi, o, ojciec, nie ma ojca, zabrali, przyjechało wojsko i 200 ludzi zabrało samochodami ciężarowymi. Uzbroili w karabiny, do kieszeni amunicji im nasypali i wywieźli na Wysoką. Bo tu na Wysoki bardzo parę dni stał front i tu natłukli ci obrona narodowa natłukła strasznie dużo czołgów Niemcom. I dlatego Niemcy później spalili całą wioskę, wszystkie domy wypalili. I ja wróciłem do domu, ale te samoloty wylatywały, bo tu mamy 10 km od Czechów, a w Czechach byli, nie? Niemcy, i stamtąd zaczęli na Polskę najeżdżali. I ja już nie szedł już główną drogą, bo się nie dało, tylko szedłem takimi polnymi drogami koło rzeki i sobie myślę, kurde, no tak mi te pierogi pachną. Zjadłem te pierogi, ale przyszedł do domu i mówię, mamo, wiesz, co się stało? Ojca nie ma, zabrali go na front, a ja jak zaczęli tu strzelać, to się wywróciłem i te pierogi wszystkie pogubił. I co teraz? A mówi, no szkoda, dziecku, takie dobre te pierogi były, no ale coś zrobi, dobrze, żeś ty wrócił. I tak się zaczął pierwszy dzień mojej wojny. I rodzice zaczęli strasznie, taką panią, tą, taka sąsiadka była, chcieli uciekać na wschód. Pociągi tu stały, bo tu były podwójne tory koło nas. Stały pociągi, po dwie lokomotywy stały. I tam ludzie, kto chciał, to mógł się załadować do wagonu i mieli uciekać na wschód. Ale ja nie chciałem za nic nigdzie jechać, bo mówię, przecież szkoda, dom zostawimy, rozkradną, albo się coś stanie, a tak to lepiej będziemy gdzieś na miejscu przypilnujemy. Ale nic, mama nic, tylko musimy uciekać i wszystko my wnieśli do tego pociągu. Siedzimy tam w tym wagonie, takim, to były te bydlęce wagony, a tu naraz przyleciały samoloty niemieckie, raczej pruć po tych pociągach, takie bomby małe rzucały. Myśmy wypadli, wsuwaliśmy się pod pociągi i mama mówi, no masz dziecko rację, nie będziemy uciekać, wracamy do domu. I wróciliśmy do domu i poszliśmy do rynku, tutaj nazwany no rynek, tu miasteczko w środku. I tam dowiedzieliśmy się, że we dworze są takie wielkie piwnice. Te piwnice te jeszcze były budowane setki lat temu, jak tu pierwsze dorabki przyjechali jakiś skleru, ktoś jakiś przyjechali i oni tu zawładnęli to całe tu, tą rabkę i to byli jacyś tacy ludzie, co mieli takie tuby na głowach, takie czapki białe i oni tu ludźmi właśnie obrabiali te majątki całe, za miskę zupy jałowej musiał cały dzień pracować i także, że później ci ludzie zaczęli strajkować, to ich tam przypinali tam w piwnicach tym łańcuchami do ścian, tam ich szczury zjadały, ale się większość ludzi zbuntowała i przegoniła ich stąd, bo to jakiś klasztor przyjechał, taki zakonny. Przegonili ich stąd i później na to miejsce przyjechał jakiś wyższy oficer i to ten objął ten dwór i zaczął tu właśnie gospodarstwo. I myśmy się tam schowali w tych bunkrach, i tam my siedzieli, dwie rodziny nas tam były i rano, a to jeszcze dwa, trzy dni było, jeszcześmy tam wychodzili, chodzili gdzieś tam coś, ale wreszcie jednego dnia słyszymy, a tu ktoś wali tak coś na drzwi, bo takie wielkie drzwi były,
pancerne tam w tej piwnicy. Ktoś tam wali strasznie czymś ciężkim i woła po niemiecku. A ta pani Zaborowska się nazywała, ona znała język francuski i niemiecki. I jej syn się uczył tu w szkole, w gimnazjum i też znał już trochę język niemiecki. I, no i mówi, że trzeba otworzyć, bo wojsko przyszło i otworzyli mi drzwi. I pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda żołnierz niemiecki, bo mówili, że mają jakieś nosy długie, uszy takie wielkie, kłapciate, no różne takie wydziwiali rzeczy, jak to ci Niemcy wyglądają. Zobaczyłem, a to taki chłop jeszcze większy ode mnie był, z automatem stał tak i raus, weg, zaczął się drzeć, żeby uciekać z tej piwnicy. Ale ta pani tłumaczyła, że nie ma nikogo, my tylko dwie rodziny jest. A on wyjął taki tłuczek jak do ziemniaków, odkręcił, wyciągnął zawleczkę, rzucił tam do środka, granat rzucił, nie? Gdyby tam ktoś był, żeby... No ale myśmy mieszkali tam, takie były zakałmoki, takie różne za tam. I także nic nam tam nie uszkodziło. I wtedy myśmy wyszli właśnie na ulicę, przypędzili do Rabki na taki plac był wielki. Tam wszystkich ludzi, kto połapali, tam spędzali. I tam zaczęli najpierw mówić, dzieci zabierają wszystkie dzieci zabierają do Niemiec, wywiozą do Niemiec. Starych wystrzelają, czterech chłopów było mężczyzn, to zaszczelili ich tam i wrzucili ich do wapna. Takie były duże te z wapna doły były. Na oczach wszystkich? Tych czterech mężczyzn zaszczelili, a nas mieli wszystkich, dzieci mieli wywieźć, to myśmy tak się kurczyli z tym Witkiem, bo ja byłem duży chłopak, nie? To tak bym się kurczył, tak, żeby widać, że jestem mały. A matki zaszczelą mężczyzn, no cuda opowiadali, a ta pani Zaborowska klęczała tam przy tym dowódcy, za nogi go trzymała i mówiła z nim, że my nic nie jesteśmy winni, my tylko się ukryli. A widzę, postawili karabin maszynowy przy rzece, taki ciężki, na kołach. Zaczęli tam przygotowywać, nalali wody jeszcze z rzeki do tego, do tej chłodnicy i że nas wystrzelają naraz. Wjechał taki sam, ten motocykl z przyczepą, zakręcił tam, wyszedł a ta do niego, ona widziała, że ma jakieś wyższe tam wykształcenie, zaczęła, podeszła i mówi, że my jesteśmy tutaj cywile, że przecież my nic nie jesteśmy winni i że chcą tutaj coś z nami robić, że nam chcą dzieci zabrać. I ten poszwajgrotał z tymi Szwabami i powiedział, że nie wolno nam nic zrobić. Mamy się ustawić wszyscy w kolejce i były dwa auta były. Jedno auto było, które wypisywał przepustki, taki miał jak pudełko zapałek, taką miał karteczki, tam była pieczątka i podpis był. Tośmy dostawali każdy do ręki, a do drugiego auta my szli, dostaliśmy tak masło, ser, chleb, marmoladę w takich tubach. Ja tyle niosłem do domu. To nam ci dali i żeby i się nie oglądać, tylko iść do domu. I tak nas Niemcy przywitali. To była moja pierwsza przywitanie Niemców. A jeszcze w międzyczasie, jak myśmy tam byli, to spalił się ten dom nad nami. Tam był taki zameczek z modrzewia. Został spalony przez Niemców i strażnica tam była. Straż pożarna też spaliło się. I proszę Państwa, i my wracamy do domu. Ja z tymi moimi tobołkami wszyscy idziemy, a tam wszystko zostało w tych piwnicach. I idziemy przez takie pola tam, tu niedaleko, bo to było gdzieś 500 metrów stąd. I naraz widzimy taki oddział Niemców idzie, może i było 20-30. I przed nimi idzie taki młody oficer. Patrzę, on na czapce miał trupią główkę. Pierwszy raz widziałem takie coś, trupią główkę miał. A mama bardzo płakała i on podchodzi i pytał się, jakoś wazy szlochen coś mi się to przypominało. Dlaczego płacze? A ta pani Zaborowska wtrąciła się, mówi, że myśmy tam uciekli właśnie z tych piwnic, tam mamy wszystko, co tam zostało i tam się to i nam zniszczy.
I ten Niemiec kazał tym wszystkim żołnierzom się położyć na trawie i żeby czekali tu, i on poszedł z nami, ten oficer. Poszedł z nami normalnie, a tu cała kolumna jechała drogą, czołgi, auta pancerne, różne auta takie na gąsienicach jechały. Także jedno za drugim jechało. Ten żołnierz, ten oficer zatrzymał ten pojazd, myśmy wszyscy przeszli, on też, poszliśmy do tych piwnic, tylko się pytał, czy mówi, soldaty nein, soldaty, nie ma tu żadnego żołnierza, nikogo. Tak wyjął pistolet, lampkę i weszliśmy tam, powyciągał, pomógł nam wszystko powyciągać na zewnątrz. Wziął taki na plecy, ten automat miał tak tu z przodu, a tu wziął na plecy pierzynę z takim kołdrą i do ręki jeszcze jakieś torby tam, pomógł nam to wszystko. Przyszedł to miejsce, gdzie tam chłopaki te jego czekali, tam to położył. A w tym momencie tam polska artyleria była na Luboniu i pocisk niedaleko, gdzieś spadł pocisk i taki szrapnel, koło jego nogi się przytulał taki szrapnel i on wyjął chusteczkę z kieszeni, wziął ten kawałeczek tego żelaza i mówi, że to będzie pamiątka, mówi, to się nazywa ta miejscowość, tam mu wytłumaczyła, że Rabka. Wziął, zapakował ten kawałek żelaza i włożył do kieszeni. I tym zbiórkę zrobił, zasalutował i poszedł. Tak Niemcy nas przywitali. Czy tak dwuznacznie można powiedzieć? Bardzo dwuznacznie właśnie, bardzo. A pan wspominał tutaj, prawda, o tych pierwszych dniach. Później się sytuacja ustabilizowała. Jak zaczęła się zmieniać Rabka pod nowymi zarządzeniami? No Rabka później tu wójtem został, taki nawet krewny, taki Bala. Bardzo fajny człowiek był, on tu zaczął Rabką rządzić, ale Rabka to została, to była miejsce, które tu przyjeżdżały wszystkie wojska poszkodowane ze wschodu. Ranni, czy jacyś tam inwalidzi wielcy, bo tu było dziesiątki, setki domów wypoczynkowych, było wybudowane przez Żydów. No i szpitale były i tu właśnie przychodzili, tu przyjeżdżali i tutaj wypoczywali i się leczyli Niemcy. I pan miał kontakt wtedy z tymi Niemcami? Ja miałem kontakty z Niemcami, dlatego że pracowałem w mleczarni takiej Kriegmolkerei się nazywało. I także, że miałem nawet zezwolenie na rower, bo rower trzeba było oddać, nie wolno było mieć rowera. Dostałem z gestapo specjalne zaświadczenie, że mogę jeździć na rowerze dzień i noc. Były normalne godziny policyjne, były nie od godziny 8 wieczór do 6 rano. A myśmy pracowali w mleczarni, tośmy nieraz pracowali w nocy, zależy jakie były. No, zależy jaka praca była, nie? Ile, jak się serię spuszczało, czy coś, czy tam jakieś remonty były, to się w nocy przychodziło późno, to nieraz żandarmeria, zaraz automatem, oto myśmy mieli legitymację, pokazali, on zasalutował i bo widzieli, wystarczyło tylko orzełek niemiecki, to oni od razu bili do dachu. A z tymi żołnierzami właśnie poszkodowanymi. Miał pan przyjemność rozmawiać, czy to nie było? A to z początku zaczęliśmy, tu takie chłopaki, podbieraliśmy się kilku i żeby trochę chleba zdobyć, bo było bardzo ciężko o chleb. I tutaj nazbieraliśmy jajek, nakupili, mama chowała kury i tu dwóch nas raz poszło do takiego domu wczasowego, czy to ci Niemcy. Chorzy tam byli, mieszkali na górze, na piętrze, pierwszym, drugim. I tam szli pod taki budynek i wołali: bitte Herr, bitte Wechsel Eierbrot, bitte Wechsel Eierbrot. Pamiętam to, jak mówię, że wymienię jajka za chleb, nie? I ci Niemcy spuszczali na sznurkach, nieraz takie mieli torebki czy koszyczki, spuszczał na dół tam z góry. I tam kawałki chleba, sera żółtego spuścił, no to my to nakładli jajek, wyciągali do góry. I,
I tak się handlowało. A najgorzej to było, to była Tereska taka, to było Gestapo, to było Ukraińcy byli, to oni to tych Żydów mordowali, to było straszne tam. No właśnie, jaki był los Żydów, którzy mieszkali w Rabce przed wybuchem wojny? Jaki był los po wybuchu? Aha, o, no to, no to był, był dobry los, dlatego że zaczęli Żydów bardzo, no, to prześladować, nie? I także, że te sklepy im, nie wolno im było tam sprzedawać, no to ty Żydzi się ukrywali tak jakoś tak i ludzie im pomagali. No i jakoś to tak żyli, żyli, a później przyszedł naraz ten okres, że trzeba Żydów zlikwidować, nie? Przyszedł taki okres. A dałby pan takie przykłady pomocy Żydom przez Polaków? O, ile tu było przykładów takich i później, później ci ludzie zostali albo spaleni żywcem, albo zamordowani przez Niemców. Dlatego, że przecież... A jakiś taki konkretny przykład? No. To, to przecież taki przykład, to moja teściowa, tylko nie ta, ta druga, bo ja mam takie numerowanie teściowe, pierwsza, druga, trzecia. Druga teściowa z Bochni, Lipnicy pochodziła, tam w takiej wiosce i tam, tam jest więzienie, jak się nazywa to więzienie? Zawsze sobie zapominam to więzienie, jak się nazywa. O, tu jest w tym więzieniu robione to. Jak gdzieś... Zakopanem, tak? Nie? Nie, Bochnicy pan mówi. Nowy Wiśnicz. Wiśnicz, no. Wiśnicz. To jest właśnie robione w Wiśniczu. Piękne. I tam, tam Wiśnicz to było sami Żydzi. Wioski, wszystko to było żydowskie. I tam bardzo bogaci Żydzi byli i uciekali po domach i chowali się. I takie jedno gospodarstwo wzięło takich Żydów, troje ich wzięło. I przechowywali ich, wykopali gdzieś dziurę pod, pod drewutnią tam i tam oni tylko na wieczór wychodzili. Ale się sąsiedzi zorientowali, że ten właściciel za bardzo jeździ do Bochni czy do Krakowa i przywozi duże torby, a oni byli przecież nie bardzo bogaci ludzie, nie? I także zaczęli wypatrywać, podpatrywać. I się zorientowali, że ktoś tam u nich jest, że oni za bardzo pomagają tym ludziom. I zgłosili na Gestapo. Przyjechało Gestapo, obtoczyło budynek w koło, rewizję zrobili dokładną. Nie znaleźli, ale zaczęli rwać podłogi i jednak znaleźli tych Żydów tam pod spodem. No i co? Oblali ten budynek stodowy, wszystko oblali ropą, benzyną. Ludzi na żywca tam wrzucili do innej izby, zabili gwoździami okna, drzwi i palili. I tak właśnie ludzie ginęli za to, że pomagali Żydom. A, no wiadomo, nie wszyscy tutaj się ukrywali u sąsiadów. Co się stało z tą całą społecznością? Nagle ona zniknęła gdzie? Gdzie ją przewieźli, przetransportowali? Znaczy kogo? Wszystkich Żydów stąd. No to Żydów, że Franca, to, to ich wszystkich wywieźli tam do Tereski. Tam taki był, to był to zakonnice, ten budynek do dzisiaj mają. To był tam, to byli tam Gestapo ukraińskie było. Tam wszystkich Żydów wykańczyli. Ja nawet tam byłem kilka razy, obserwowałem to, jak to się dzieje, bo moja kuzynka pracowała tam. Sprzątała, dostała nakaz pracy i tam chodziła do pracy i sprzątała tam te piwnice, sprzątała tam, no wszystko, jak to sprzątaczka musiała robić. Pokoje sprzątała tam, co to Gestapo mieszkało. I tam właśnie tych Żydów przywozili ze wszystkich miejscowości od Nowego Targu, od Sącza, tutaj całe właśnie było zbiorowisko i tu tych Żydów wykańczyli. Wszystkich. Musieli, na taki plac był wielki i tam musieli ci Żydzi wszystkie rzeczy zostawiać, bo każdy miał torby, walizki, mieli różne plecaki, musieli zostawiać, krok do tyłu, rozebrać się, znowu rozbierali się,
do naga się rozbierali, do kontroli szły kobiety osobno, chłopy osobno, bo mieli pochowane różne, przecież Żydzi mieli dużo złota, nie? I tak dalej, że... I później szli na taką deskę śmierci, jeden za drugim przecież. Taka była deska śmierci. Tam takie wielkie doły były wykopane i tam na dole stali Żydzi, a po tej desce szedł taki już na śmierć skazany, czy matka z dzieckiem, jak miała dziecko, to ten Szwab brał dziecko za nogi i ten pistoletem uderzał w głowę, bo szkoda mu było naboju, ubijał w głowie i rzucał do tych tam, a ten się tam układali, musieli być elegancko poukładani, jedni tak, drudzy w drugą stronę i przecypywali wapnem wszystkich. Tam tysiące Żydów zostało zabitych. Ale pewnego czasu mój kuzyn, tak samo się nazywał Klempka, ale miał pseudo Kot i dwóch jeszcze z Rabki, tu było kolegów, dostali rozkaz, żeby rozbroić to komendo całe to gestapo rozbroić. Oni się w trzech czy czterech się wybrali tam i wtedy duży najazd był Żydów. Także taki był duży ogród ogrodzony wysokim drutem kolczastym i tam było pełno tych Żydów. I oni podeszli do głównej bramy i tam wydusili wszystkich tych Niemców, zabrali im broń, mundury zabrali ich i otworzyli bramy i kazali Żydom uciekać. Uciekł tylko jeden, nazywa się Szyfedryn. Tu był z Rabki, on tu miał zakład mięsny w Rabce. Tylko jeden Żyd uciekł, bo resztę powiedzieli, że oni nie uciekną, dlatego że im podarują, dlatego że oni nie uciekli. A jak się przyszła zmiana warty, jak zobaczyli, co się stało, od razu światła wyświetlili i granatami obrzucili, zniszczyli, stłukli ich na miazgę tych wszystkich Żydów. A można było, przecież był zaraz, parę metrów był las, przecież lasy były wielkie, można było uciekać, ale Żyd nie uciekał nikt. Tak. A tutaj pan wspominał o Żydach, jedna ta sprawa, a druga, był Kościół, prawda? Druga wojna światowa, jak się Kościół zachowywał w stosunku do okupacji? Czy byli bohaterscy księża, czy po prostu nie poruszali tego tematu na mszach? Jak to? No, był jeden ksiądz bohater, on się nazywał... Był taki bohater ksiądz jeden i myśmy tam mieli z nim wcale... Jak on się to nazywał? Kochan, doktor Kochan. I Bulanda był. Wcześniej mój ten Bulanda to mnie uczył w szkole cały czas. A ten Bulanda to był głównym jakimś miał, z akowcami miał współpracę. I także jakieś meldunki przychodziły, to tam gdzieś jechali, tam jest taki kościółek na Obidowej, tam były takie, otwór był w murze i tam zawsze jakieś meldunki były i on to przenosił do dowództwa głównego. I także, ale wiele było, też nie bardzo dobre było tych księży, dlatego że siedziałem w więzieniu, to opowiadali chłopaki, chyba dwóch spotkałem, co poszli do spowiedzi i powiedzieli księdzu, że mają broń, że współpracują z partyzantką. No i ksiądz od razu przeniósł to, nie? Do władzy i po 5, po 10 lat dostawali wyroki za to. Masę było księży, co współpracowali z Niemcami i po wojnie tak samo. A kiedy pierwszy raz pan usłyszał o Goralenfolk, że takie coś istnieje, że istnieje taka idea w ogóle, która tutaj jest prezentowana narodu góralskiego? No to podczas okupacji to zaczęło się słynne, to Goralenfolk. Bardzo to było słynne, bo przecież ten Krzeptowski to przecież władza na gębę całą, tam przyjeżdżali najwyższe władze, przyjeżdżały. Przecież to mój teściu nawet przyjęcia robił, bo był kucharzem, pracował w takim sanatorium
na Krzeptówkach. Takie sanatorium tam wielko było i tam wielkie władze przyjeżdżały niemieckie. Tam spotkania robili z tymi góralami. No bo sobie Niemcy przypomnieli, że tu od Szaflar czy skądś to tu powinni być sami Niemcy, bo tu, że to niemiecka jest rasa, tu stąd pochodzi. Blondyni, ładne chłopy, blondyni, że to wszystko powinno należeć do Niemców. I także, że ja tu miałem kłopot przecież, bo tutaj był taki jeden pan, Miśkowiec. On był tym głównym, ten góralem folk, a ten oddział to jakieś rabki. On chodził od domu do domu i zapisywał ludzi do tych góralnych folk i namawiał. Takim był, co namawiał ludzi, że będzie im dobrze, dostaną większą kartkę na mięso. A później, jak nie chcieli ludzie się zapisywać, to ich straszył, że zabiorą mi majątek, że ich wywiozą do Niemiec i tak dalej, i tak dalej. No i tak to właśnie tak się zaczęło to góralne folk i ci ludzie zaczęli tak częściowo zapisywać się, trochę się bali, jedni poszli do tego góralem folku, ale później jak Krzeptowski zginął, to później to wszystko upadło, bo zaczęli się bać, bo partyzantka zaczęła już likwidować tych. Pan wspomina tutaj o tym panu Miśkowcu, który był tutaj na Rabkę, prawda? No, on tu na okolice był właśnie, on był takim działaczem, co chodził i agitował, agitował właśnie, żeby się zapisywać, że my jesteśmy wszystko tu zniemczeni, że to są my i tak dalej, no i że nam będzie lepiej, że nie pójdziemy do wojska, nie do wojska, tylko do Niemiec nie będą nam brać, że nie musimy później oddawać kontyngentów, no i tak opowiadał, nie? A tutaj miała powstać taka dywizja SS, prawda, złożona z górali. Czy tutaj była taka akcja, która miała przyciągnąć tych górali? Nie. Tu w tych stronach najwięcej to działało, tam Zakopane, tam to było. Tam główne dowództwo było przecież, nie? I tam. A ja mam jeszcze pytanie, jak się nazywał ten teść kucharz? Kto? Pana teść, ten kucharz, jak się nazywał? A, dziecko, to Skorupka. Skorupka, jego brat był, co brał udział w tej wojnie, teraz co jest ten film. To był jego brat, ten ksiądz Skorupka. Słyszeliście o takim? Tak. Szedł naprzód z krzyżem i, no, to był brat właśnie mojego teścia. No to strasznie ciekawy człowiek był ten Skorupka. On przyszedł tam gdzieś ze wschodu, z jakiegoś folwarku tu i tutaj w Zakopanem we dwóch tak tu przyszli po wojnie. On był pułkownikiem u Hellera. Jeszcze mundur cały tam pokazywał, miał schowany w takim skórzanym tym kufrze. Jeszcze szabla była, różne uzbrojenia miał. I opowiadał właśnie cuda, niestworzone rzeczy, opowiadał o tym wojnie. Zdjęcia miał z tych wszystkich frontów, gdzie jakiś front był, to tam miał zdjęcia. Ale ten Skorupka właśnie, a to później może jak do tego dojdziemy, bo ja później siedziałem z nim w więzieniu. No, tak. Mamy rok 42, 44, wówczas to Górale Folk jakoś się tutaj stara przebić, prawda? W 44 roku to już powolutku upada. No, ale rozumiem, że wcześniej jakoś skontaktował się, poznał pan Ruch Oporu działający tutaj. Kiedy to było i o tym pierwszym razie? No, Ruch Oporu to u nas był bardzo wcześnie, po 40, zaraz, który 44 rok chyba, bo tu był duży oddział, stał w górach partyzantki i tu dużo chłopaków pracowało, tak, żeby partyzancy byli, a normalnie pracowali. Był taki, miał pseudonim Czarny. On był z oddziału właśnie tej partyzantki tutaj naszej i on był w junakach, ja był starszym junakiem, jak to się nazywało,
jak się nazywali ci junacy, starszy, jak on się to nazywał? Nie pamiętam. Także przed niego należeli ci junacy, a tu budowane było, tutaj, tu jest takie nazywane łęgi, to tu miało być 18 dużych baraków takich budowali Niemcy, bo tam, gdzie bombardowali Niemców, tam Anglicy, to uciekały, tu miały uciekać dzieci i ludzie i tu mieli się kryć, cofać się, nie, tutaj. Ale wybudowali tylko 4 i także, że tylko jeden został, a 3 partyzantka spaliła te baraki. Także ja nawet uratowałem z kolegą ten barak, do dzisiaj tam jest, tam szkoła była i teraz tam jest, biura różne są. A pan jak bezpośrednio trafił do partyzantki? No ja podczas okupacji byłem w konspiracji. Właśnie. No. Jeszcze raz. Jak pan trafił do konspiracji? No bo tutaj do nas przychodzili chłopaki i właśnie tutaj musieliśmy być w konspiracji, dlatego że jak tu były zbiórki, no to musieliśmy przysięgę, ojciec, mama i ja, musieliśmy złożyć przysięgę i należali do tej Armii Krajowej. A skąd te zbiórki tutaj w ogóle się zaczęły? Dlaczego one się zaczęły? Dlaczego te zbiórki odbywały się u was? No, dlatego, bo ci Niemcy mieszkali tu u nas, a to byli tak dobrzy ludzie, ci Niemcy, że nam broń, partyzantka przynosiła broń starą, zniszczoną, na przykład te tetki niemieckie, a oni mieli tu magazyny z bronią i nam tą broń wymieniali, a partyzanci za to im dawali ser twardy, masło, spirytus, oni to wysyłali do Austrii, do Niemiec. No. A co oni ten? Czym oni się zajmowali tutaj? Pilnowali magazynu, tak? To byli, było dwóch inżynierów, którzy budowy prowadzili. Budowali dworzec kolejowy, był zniszczony, torowiska, wszystkie mosty budowali, drogi. To wszystko prowadzili. To byli bardzo fajni ludzie, Austriacy. Oni chcieli przeżyć wojnę. A jak pan... Jak wyglądała pana działalność w tej konspiracji w czasie II wojny światowej? No, byłem chłopakiem odważnym. Nosiłem zawsze najcięższą broń, dlatego że byłem duży, wysoki, mocny. Chłopaki, co miał automat taki w ręce, ten ruski, to ja taką drajzę nosiłem. Jak tu na zdjęciu jest, co waży 30 kilo, to ja sobie tak w ręce nosił, a tu znowu na plecach 20 kilo taśmy za amunicją. I tak się poszło do lasu, dlatego że ojca i mnie zaczęli poszukiwać. Kto? No UB. Dlatego że... Jeszcze zanim byśmy przeszli do UB, bo bardzo by nam zależało też, żeby pan opisał działalność w czasie wojny przeciwko Niemcom w konspiracji. Aha. Na czym ona polegała i tak dalej. No to jeszcze, ja jeszcze pracując w mleczarni, to jeszcze sobie zasłużyłem, jeszcze miałem dostać oznaczenie, ale później jakoś to wszystko przeszło, to jeszcze zasłużyłem sobie, że ten czarny taki przychodził tu do nas i myśmy tu dyskutowali o tym wszystkim. Ja raz mu powiedziałem, że mleczarnia ma duże magazyny i raz w miesiącu dostają bardzo dużo pieniędzy, bo raz w miesiącu były wypłaty, a było 7 wsi woziło tu mleko. I także, a magazyny były, było tak, tytoń, bibułki, spirytus, wódka, cukier, marmolada, takie rzeczy i raz w miesiącu nawet dostawali becukrzajnie na buty. Tacy ludzie, którzy dużo mleka dostarczali. A raz na 3 miesiące dostawali nawet becukrzaj na ubranie. Dawali Niemcy ludziom za to, że dawał dużo mleka i dobrej, i to mleko było dobrego gatunku. I ja pracowałem w tej mleczarni, mając 16 lat poszedłem już do pracy. Dźwigałem takie bańki, co miały po 50 kilo, ponad moją głowę dźwigałem, bo trzeba było mleko wylewać. Od 16 lat już zacząłem pracować w mleczarni.
I zacząłem właśnie opowiadać tutaj. I także ten Czarny się zorientował tym, że można by zrobić jakiś skok na ten magazyn. No i ja dałem cynk, że wtedy i wtedy będzie przyszedł towar, róż, wszystko. Kasa przyszła, masę pieniędzy, taka wielka kasa była w mleczarni, załadowana forsą. I oni normalnie przyjechały dwa samochody w dzień. Po niemieckiego mundura, ubrani z bronią niemiecką, w hełmach. Chłopaki z lasu przyszli i dokumenty podstawili kierownikowi, że telefon przecięli i że rekwirują wszystko, zabierają pieniądze i towar, wszystko. No to kierownik co miał do gadania? Nic, tam go złapali, przytrzymali go. Zabrali wszystki towar, załadowali na samochody. Pieczątkę przybili kierownikowi, że rekwirują pieniądze, rekwirują te materiały, te, co było tylko, i odjechali. I pięknie się udało. Drugi raz znowu tutaj mama tu pracowała w tym domu, co tu ci Niemcy byli, ci Banszusi. I tak znowu zaciekawiło ich, ci Banszusi, bo mieli piękną broń, takie było MP45. Nazywało się nowoczesna niemiecka broń. To były takie półkarabinowe były pociski. I tych Szwabów tu było dosyć dużo. Także obsługiwali aż pod Stary Sącz, Zakopane, Nowy Targ, Stary Sącz, obsługiwali te tory, torowiska, stacje kolejowe, w pociągach jeździli i tak dalej. I tak my wykombinowali, że zaczęli nas namawiać, żebyśmy zrobili opis tego budynku. A ja ten budynek znałem, bo tam z tymi dziećmi z tego domu tam się chowałem prawie. Znałem każdą dziurę tam, te piwnice, te wszystkie, te szopy, te wszystkie. I także, że pewnego razu umówili się ci partyzanci, że przyjdą i zrobią robotę, rozbroją tych Szwabów. I wtedy tych Szwabów nie było dużo, bo część poszło na służbę, a część ich spało. I także w nocy przyszli, wartownika chwycili tam, rozbroili go, zabrali mu mundur. No i zabrali wszystko, tam miał magazyn z jedzeniem, bo tam kuchnia była. I broń, mundury pozabierali, wszystko, pościel, a ich zostawili w gadziach. I tak w ten sposób drugi raz ja się przysłużyłem i z moją mamą, która mama tam nosiła pościel i też wąchała, gdzie co jest, gdzie broń wisi, mieli specjalne takie półki, gdzie tam broń poukładano, mieli wszystko. I także okupacja tośmy bardzo Niemców niszczyli. Na przykład ja ludziom pomogłem, bo byłem laborantem mleczarni. Robiłem próbki mleka. I było tak ustalone, że taki obywatel, który nosił mleko od krowy, które miało mniej jak 2%, to się zgłaszało i krowa szła na spęd. A pierwsze szła komisja, dwóch takich szło inspektorów i przy udoju udoili krowę, robili od razu przy nim próbkę. Jeśli była fałszowana, to krowa szła na spęd, a gospodarz szedł do obozu. I także tamci ludzie kombinowali, tak troszkę ratowali ludzi, bo nieraz i masy dzieci było też, nie miały z czego żyć. A ja to tyle się nam kombinowało, ja tu ludziom pomagałem, ale to później się okazało, że to jeszcze później wpadłem i tu gestapo przyszło, przecież to dom przewrócili nam cały i w ogóle. I dostałem. A jak wpadli, dlaczego? A bo kolega mnie wsypał. Z mleczarni? Tak. Bo coś zachorowałem. Zachorowałem niby, że na płuca, bo robiliśmy te próby i wszystko się pipetami robiło, te kwasy solne, te alizarole różne, wszystko. Dzisiaj się robi, pompki są, nie? A przedtem się ciągło i podobno, że z tego jeszcze w Zakopanem leżałem w szpitalu przecież pół roku za to. W czasie wojny? Podczas okupacji, no. A na czym pomoc polegała pana, tak generalnie? Na czym pomoc pana polegała dla ludzi, dla mieszkańców? Dlatego, że im jak fałszowali mleko, bo nie nosili mleka, ja wpisywałem.
ktoś nie przynosił mleka, a ja wpisywałem i dolewałem na ten wody, czy tam, no, trzeba było fałszować, żeby było ilość i wszystko, żeby grało. Pan leżał w szpitalu w Zakopanem z Niemcami, tak? Nie, bo, no, Niemcy leżeli na innych oddziałach, a to był stary szpital, ten, co teraz w Zakopanem jest, taki stary szpital, tam jest co innego, już nie wiem co. Tam leżałem właśnie i tam, ale to nie było zapalenie płuc, tylko coś to miałem, no coś i to tak, dlatego długo leżałem, bo tam pomagałem tym w kuchni, chodziłem, robiłem te, odbierałem te temperaturę, mierzyłem ludziom. Pomagałem tak, taki byłem fajny chłopak, że potrafiłem się wepchać wszędzie. I także, że jak kontrola szła, był taki, Bociański się nazywał dyrektor, to już każdy wiedział, to już czyścili, płucowali wszędzie, a najwięcej płucowali, takie były w tych pokojach, takie duże talerze były blaszane. Tam pod tym była żarówka. Był taki wielki, że i piece były węglowe, znaczy kaflowe, to on widział na piecu i no wziął chusteczkę i tak przejechał. A tam najwięcej to czyścili, to wysokie rzeczy, bo on tylko tam badał i tam po tej lampie przejechał. No. A jak pana to Gestapo tutaj wpadło do domu, to jakie były tego konsekwencje? A, to były konsekwencje, kolego. To była taka sprawa, żeśmy tam we dworze był taki wielki, stajnie były i tam chowali świnie, króliki, ja chowałem tam króliki, jak w mleczarni pracowałem. I raz potrzebowałem taką deskę, ładną deskę na półkę do laboratorium, żeby tam popostawiać słoiki. I poszliśmy z takim kolegą do tej stajni, a tam to były, przed wojną tam były, tam to był dwór i tam stały krowy, świnie, konie i miały takie żłoby. I to było wszystko zabite deskami, te żłoby. I w jednym miejscu taka ładna deska wyheblowana była i myśmy to oderwali, tą deskę. Patrzymy, a tam stoi skrzynia taka, może metr wysoka, blaszana, z pokrywą, zadrutowana była pokrywa. No i myśmy otworzyli tą skrzynię, patrzymy, co tam jest, a tam było pełno pieniędzy. Kierownik sobie tam robił na lewo, no bo różne kanty robił mleczarni. No jak na przykład masło robił, to potrafił do 100 litrów masła dodać 50 litrów wody i to masło, tą wodę wzięło, nie? A pieniążki szły i on to tam ładował, tam i cała ta skrzynia była tych pieniędzy. Ja myśmy młode gówniarze nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. I także, że zamiast wziąć i można przecież było wyjąć część tych pieniędzy, a coś napchać ze spodu, żeby było zawsze pełno, nie? Ale ja się bałem i mówię do niego, Adam, słuchaj, zostawmy to, dziś nie róbmy tego. Przyjdziemy kiedy indziej, to spróbujemy coś z tym zrobić, z tymi pieniądzami. I się okazuje, że za parę dni ten Adaś już nie żyje. Powiedział to ojcu. Poszli, zabrali te pieniądze. No i w ten sposób się stało, że te pieniądze zabrali, a kierownik jakoś się zorientował, że nie ma pieniędzy, no, ale kto? No, ja chodzę tam tylko do tego, nie? Tam bym te króliki miał. I także, że... I ten Adam Serafin czasami też tam chodził. I że później kierownik zgłosił to na... Ale to nie było Gestapo, tylko to było takie policja, polska policja chyba było, to byli ci tajniacy, co mieli pod sobą te wszystkie zakłady, bo jakby to było Gestapo, to musiałby się tłumaczyć, skąd on te pieniądze miał, nie?
tyle pieniędzy. I także, że w nocy tu słyszymy, a tu ktoś dowali do okien, przychodzą takie dwa te wielkie dryblasy, ci policjanci i rewizja, gdzie pieniądze są ukradł kierownikowi. Wzięli nóż, stargali pierzyny wszystkie, poduszki, wszystko powyczepywali, podłoga, no patrzyli, czy nie ma gdzieś nieruszana podłoga. No tak zniszczyli budynek, że szkoda mówić. No i że jak się nie przyznam, że wziął pieniądze, to mnie zastrzelą. Wzięli mnie tu pod las, tam w krzaki, a ten jeden wyjął pistolet, zaczął repetować, ja co myślę, ja się tam nie bałem, bo zastrzeli mnie, to by się tak nie dowiedzieli nic, nie? Że kto to wziął te pieniądze. Ale jak matka tego drugiego chłopaka, że jest niedobrze, tak, a kierownik też był, mówi, panie kierowniku, niech pan zwoli, coś porozmawiamy. I wzięła go na bok i za chwilę kierownik mówi, dobrze, dobrze, już koniec, już śledztwa nie robimy żadnego. Także ona się przyznała, że to oni chyba wzięli te pieniądze. Bo do dzisiaj nie wiem, co się stało. Nie zapytałem się, czy oni to wzięli, czy oddali te pieniądze. To było miejsce, gdzie leczyli się Niemcy, prawda, ze wschodu. Jak Stalingrad upadł, to ich tutaj znacznie więcej przybyło? Czy no, tu było cały czas tyle samo? No tu było dużo, ale tu było dużo, bardzo dużo chorych Niemców, bo tu wycofywali się z frontu i tu byli najbliżej, nie? A to dobre sanatoria, były wielkie szpitale i tu się chowali. Ale jak na wschodzie zaczęli ponosić klęski, to ich tu było jakoś więcej? Czy tyle samo cały czas? Nie, bo to tu były, tutaj to za mała przepustowość, bo oni uciekali to gdzieś tam tymi stronami, a tutaj to były resztki. Reszki tych. Mamy rok 44, już wiadomo, że Niemcy przegrają wojnę i zaczynają się ewakuować. Jak pan to zapamiętał? No, pamiętam jak w 44, tu ostatnie już 11 czołgów stanęło na drodze i wysadzali habówkę. Tutaj kolej, w habówce wysadzali wszystkie te skrzyżowania w torach, to jak nie wiem, tak się nazywały tam. Tory to tak fruwały ponad nasz dom. Co kawałek te wysadzone tory były. Spalili dworzec kolejowy. A ta obsługa 11 tych czołgów, to ci ludzie tam poszli to robili. A część tutaj przychodziła później, spali u nas tu. Część tych żołnierzy, tych czołgów. No i pamiętam, jeszcze miałem skrzypce. Grałem na skrzypcach, uczyłem się i wisiały tak na ścianie. A tak patrzę na te skrzypce, a wyglądały to, aby to futerał z bronią był czy coś i mówi, a was is das? Ja mówię, o to gajdy. O, i szpilen gajdy? Ja mówię, oj, kleine szpilen. No i także, że później po jakichś trzech dniach, jak wszystko tu zrobili porządek, mosty powysadzali, wszystko, przyjechał jakiś dowódca tu i rozkaz, że cofają się. No i ten jeden Szwab mówi, tak umiał trochę po polsku, mówi, a czemu wy nie uciekacie z nami? Możecie jechać, mamy miejsce, zabierzemy was. A mówimy, no gdzie pójdziemy? Gdzie? Ten dom zostawimy tu? Tyle tylko mamy ten dom tutaj. Mówi, nie myślcie, jutro zobaczycie, jutro przyjdzie dopiero wróg. Wy mówicie na nas, że my jesteśmy wrogami, ale jutro dopiero przyjdzie wróg, dopiero go poznacie. I pojechali. Chłopie, co tylko mieli w czołgach, ile jedzenia, wszystkiego, picia, wszystko nam przyniesie, to mieliśmy na miesiąc jedzenia. Tyle nam Szwaby zostawili żarcia. No ale jak pan potraktował to? Będą jeszcze gorsi od nas? Nie znał pan. Ci, co przyjdą nas wyzwolić. No i, a pan to potraktował wtedy poważnie? Czy? Ale no skąd przecież myśmy myśleli, że przychodzi, cuda przychodzą przecież ze wschodu, przecież nasi bracia prawie, nie? No i czekamy na ten dzień tego wyzwolenia. Kolego, czekamy.
Ojciec tam po rusku umiał, bo tam na Ukrainie gdzieś tam był, to znaczy ojczym mój, nie ojciec, tylko ojczym. I tam siedzimy tam w kuchni z przodu, ta na drogę było wszystko widać, a to był styczeń, tak pięknie słońce świeciło, śniegu było, tak mróz był. Patrzymy w te okna, mama napiekła ciasta różnego, jak wspaniałe ciasta piekła, to aż dziś mi ślinka leci. Tak jest przesypką ciasto robiła, już ile razy próbowałem, nigdy mi to nie wychodziło. I miała, a alkoholu miałem ile skrzynek, bo to kierownik później rozdawał to pracownikom, bo jak się kończyła wojna. I patrzymy, siedzimy przy tym oknie, czekamy na to wyzwolenie. Ale słuchaj, tam daleko gdzieś były armaty, tam rąbały gdzieś tam Mszena Dolna czy gdzieś. I naraz ojciec tak patrzy, a ja miałem lornetkę teatralną, co dostałem od jednego kolegi, co mu mleko, on nie nosił mleka, tylko ja mu zapisywałem, a on mi za to dał lornetkę. I ojciec mówi, daj tą lornetkę, zobaczymy, coś tam takie idzie po drodze. Patrzy, patrzymy, a tam idzie Rusek w szarym mundurze i coś wlecze za sobą, tak w ręce niesie, wlecze po drodze. Przyszedł tutaj prawie przed nasz dom, a tam domów nie było jeszcze, tylko nasz dom tu, a reszta to nowe są wszystko. Zarepetował karabin i ubudł, strzelił tam w krzaki. Ojciec wyszedł, mówi, towarzysz, chodź siuda, chodź siuda. On tak patrzy, a Germańców jest? A nie, uszli Germańcy. W czort poszli. Tak przyszedł, patrzy, a on wlecze dalej za sobą karabin. Ani nie miał sznurka, ani nie miał paska, tylko tak na bagnet miał nabity, a ten bagnet tam ciągnął go po tej ziemi, ten karabin. Podszedł pod nasz dom tutaj. Tak popatrzył się. Nie chciał wejść, ale mama wyszła elegancko ubrana, taka we fartuszku, uczesana tak fajnie, tak się ładnie czesała. Zawsze jak to kobiety, tak lubią co tak włoski poruszać tu. No i wszedł do środka z tym karabinem, stanął w drzwiach, a tam była jedna taka duża izba i tam była i kuchnia była taka, co się paliło, łóżko było, szafa była, stół, a obrazów było pełno, bo mama była taka, była troszkę dewociała i tego obrazu to wisiało tam w koło pełno tych świętych. I ten Ruslek tak wszędzie tak patrzy po tym wszystkim. Aż to wasze? Pyta się na szafę. No, nasze. Aż to wasze? Da. A dom wasz? A ojciec mówi, no nasz. O jak waszu mać, jak łapał ten karabin, władował nabój i chciał nas wyszczelać tam. To wyburżuje, ja waszu mać, wyburżuje. Tak się dar. Rzuciliśmy się na niego, wszyscy trójkę, żeby nas przecież nie zaszczelił i on ten karabin jakoś złapał tak do góry, ale nie szczelił. No i zaczęliśmy mu tłumaczyć, że my jesteśmy robotnicy, że prości ludzie, że to tu wszyscy tak mają. Ale ojciec zaraz stała, gorzała, liter wódki na stole, żarcie było, kury pieczone, wszystko. Ojciec złapał tą butelkę do szklanki, bo oni piją szklankę wody i szklankę wódki, nalał tą i towarzysz, no zdrastujcie towarzysz, wsio haraszo, zdrastujcie. Rus mówi, Germaniec mówi, tam za tą chorą Germaniec jest niedaleko. On się opamiętał, jeden łykiem wypił to, przepił tą drugą szklanką wody, coś tam przegryzł, jeszcze drugą szklankę wypił. I tak, że mnie go pomału wyprowadzili i poszedł ten Ruszek. To było pierwsze wyzwolenie tego naszego, wyzwolenie tego najlepszego bohatera, który ten Niemiec powiedział, że jutro zobaczysz, kto tu przyjdzie. A co się później działo, to my nic w domu nie mieli, wszystko nam wykradli. Nic nie było, nawet w piwnicy miałem pochowany rower, narty. Ubrania mama pochowana, biżuterię miała, przecież złota miała dużo. Alkohol miałem, to my taką w piwnicy, nie było tam betonu, to my taką dziurę zrobili i tam wszystko powkładali. To szli
I bracia takimi szpikulcami dziubali i to potrafili znaleźć, zabrali nam wszystko. Bo ja na drugi dzień od razu po wyzwoleniu poszedłem do służby, do SOK-u. Towarzystwo gimnastyczne, tak? SOK, nie. To jest no, służba ochrony kolei. Aha, sokista. No, miałem broń i w ogóle i tak opaska na ręce, SOK się pisało i czapka koliarska. I także troszeczkę oni tam mieli respekt, dlatego że widzieli, że to jakaś władza, nie? A nie wiedzieli, co to jest, nie? No, tylko że ma karabin, broń, to znaczy, że już jest władza. I przychodzimy z domu, chłopie, ojciec gdzieś poszedł, czy mama, wyszli gdzieś, ja poszedłem do pracy, przychodzimy, a tu dom goły, nie ma nic, wszystko zabrane. Człowieku, wszystko, gdzie jakie ubrania były, gdzie co, pościel pozabierali, wszystko, a spali to normalnie, tak na ziemi spali, na byle gdzie. A gotowali takie, raz przychodzę ze służby, a tu śmierdzi jak cholera w kuchni, a oni coś tam piekli, na jakimś oliwie chyba, takim normalnym oleju silnikowym, piekli mięso jakieś takie śmierdzące. Ja wchodzę, mówię, o, mówię, sołdaty, aż to wy to kuszajecie? Zobaczę mięso? A te jak się jeden zerwał, ojob twoju, co, sobaki to Germańcy kuszali, a nie Ruski. I ojciec się dopiero dorwał, bo by mnie tam byli jeszcze chyba kropli. I mówi, i tłumaczy, że u nas sobaka to jest baran, nie? To taki pokazywał rogami, że to baran i że to my nazywamy sobakę. A co się później działo, ja przechodził front cały, ludzie. Ja się tylko dziwię, te 11 czołgów stało, to oni by ten front chyba pod Moskwę przegonili, co tu się działo. Przecież tu nic nie szło, tu szły same baby, takie koniki mieli małe, takie pałąki na tych koniak. I na tych saniach były takie wielkie tablice, tu był Lenin z jednej strony, a drugi Stalin namalowany. I tam z automatami siedziały po bokach i to były szpice, te pierwsze oddziały, które szły, a ci czołgami uciekali. No. Państwo obserwowali, znaczy pana rodzina obserwowała to, co się tutaj, jak instaluje się ta nowa władza. Oni was indoktrynowali jakoś propagandowo? No, władza się ustaliła, bo tu miałem w mojej rodzinie był mój wujek, to on tu założył ten SOK, a później poszedł, był szefem UB, był i w ogóle i władza wielka była. Później ja na niego wyrok miałem z partyzantki, darowałem mu ten śmierć, znaczy darowałem mu, nie wykonałem tego wyroku i tak. Więc pan zauważył, że ta nowa władza to będzie bardzo... A to władza się tworzyła ze złodziei, cyganów, oszustów. Oni nie patrzyli na nic, partia nie patrzyła, tylko żeby się zapisał. Podpisał im PPR, że należy do tego i mogę być burmistrzem, wójtem, generałem, wszystkim. No i najgorszą hołotę brali do rządu. Do takiego tam, a do policji, do milicji to szło najgorsza hołota, złodzieje, co jeszcze po Niemcach zostali, co rabowali tu, po domach chodzili i kradli. To pierwsze się te władze takie stworzyły tu, dopiero partyzantka dopiero zaczęła to czyścić wszystko. No właśnie, jak pan trafił do tej partyzantki, tak. Nie teraz no. I dopiero partyzantka zaczęła czyścić, bo znała te pomieszczenia, znała te wszystkie, te swoich ludzi znali. No, no w ogóle, no wiesz, jak to w swoim terenie, nie? No. I zaczęli to czyścić, dawać im 25 na dupę, kontrybucje ładowali, jak to nie pomogło, to na Himmelskommando się wysyłało. Ale pan, jak pan się zaangażował w ten ruch w ogóle partyzancki? No musiałem iść do partyzantki, dlatego że ukrywaliśmy się, ojciec, mama uciekła do Żywca, do siostry wyjechała, bo chcieli nas aresztować wszystkich. Ojciec do Spytkowic uciekł tam do krewnego, tam był schowany na gospodarce,
A ja się tak plątałem po domach, ale się ludzie bali, bo co drugi dom to prawie konfident był. Jeden na drugiego donosił. Tak się ja coś stało po ludziach, że jeden na, ojciec na syna, syn na ojca i tak, i bracia, przecież jeden był w WB, drugi był w innej organizacji, to zaczęło się tak między sobą taka nienawiść jakaś robić przy ludziach, że tak to wszystko zaczęło się tworzyć. I ja właśnie poszedłem do tego lasu i tam, żeby no, tworzyć tą wolną Polskę, no tak zwaną. No, ja tak. Nie wiedziałem, co to znaczy ta wolna Polska, tylko chciałem, żeby to była wolność była, co miała przyjść z tego wschodu ta wolność, a przyszło jeszcze dużo gorzej, jak za Niemców było przecież. Bo przecież Niemcy, jak tu przyszli mieszkać do domu, to nam dom wyremontowali. Drogę tu zrobili. No. A ci chcieli nas zniszczyć, zabrać to, bo my kułaki są, burżuje. A pan rozumie trafił do tej partyzantki, gdyż miał kontakty wcześniej w czasie. A tu mieliśmy kontakty, no wiadomo, tu kolega był już w oddziele i my się umówili i przyszedł pewnego dnia. Ja jeszcze miałem broń, przecież kilka, miałem cały taki worek miałem broni przygotowanej. Co my tu od Ruski kupili, bo tu były takie wywiadowcze stacja była, co się ujawniali ruskie partyzanci i tą broń wszystko składali to na kupę i można było chłopie za ćwiartkę wódki kupić ileś broni chciał, ileś na plecach uniósł. Tośmy wyszukiwali takie karabinki, takie z lunetami, takie różne drajzy, takie, tylko to przeważnie niemiecką broń myśmy, bo to było dużo niemieckiej broni w partyzance wtedy. Jak wyglądało takie życie codzienne w takiej partyzantce? Pięknie było, kolego. Spało się byle gdzie, jadło się byle co, spało się nieraz pod gołym niebem, umyć się nie było gdzie, bo to przeważnie oddział stał przy potoku albo przy jakimś, gdzieś, gdzie woda leciała, żeby się można umyć. O jedzenie chodziło, nie? Żeby gotować można było. No i rano się stawało, trzeba się było umyć, trzeba było, pacierz był, trzeba było śpiewać, Boże, który jesteś w niebie. I później czyszczenie broni, i siebie, i później jakieś pogaduszki, później tam były zawsze z oddziałem, z tym, z dowódcą. Później śniadanie, trzeba było sobie pomyć czubki w tym. No i tak, jedni szli na robotę, jedni byli, a ja się wepchłem od razu jako pomocnik kucharza. W każdym oddziale byłem jako pomocnik kucharza, dlatego że mama mnie nauczyła gotować i zawsze mi było lżej w tej kuchni, bo i zjadłem coś więcej i nie musiałem iść na gdzieś na ciężką tam robotę gdzieś tam walczyć nie z tymi z KBW. Akcje, w których pan uczestniczył, czy to była likwidacja konfidentów, czy co? No, przeważnie, że myśmy, kolego, myśmy dostawali rozkazy, przecież partyzantka nie wiedziała, że tam ktoś jest we wsi, taki i tak dalej, przecież, a Niemcy wiedzieli, że ktoś ma broń zakopaną, czy radio, czy coś, też nie wiedzieli, ktoś donosił, nie? Tak samo ludzie, mieliśmy prawie w każdej wsi, to mieliśmy, proszę pana księdza, mieliśmy łączników, którzy się wszystkim zajmowali. Oni dawali znać o wszystkie, oni przesyłali od głównego dowództwa od ognia. Ogień dostało dalej, dochodziło do plutonu śmierci, gdzie wykonać wyroki, gdzie komu dać kontrybucję, komu dać 25 na dupę, za przeproszeniem. I tak, takie szło od góry i partyzantka to szła i wykonywała. A ja mam takie pytanie, pan służył bezpośrednio pod ogniem? Byłem, w przedostatnim oddziale byłem u ognia. A później ogień mnie przesłał do oddziału szybko wykonawczy pluton śmierci to był. Ten tutaj, o, tu chłopaki, czy tu? Tu jesteśmy tam. To był taki oddział, niedużo ludzi było i myśmy się przemieszczali zawsze
W nocy my się przemieszczali z miejsca na miejsce i w domach my przeważnie sypiali. Mieliśmy takie specjalne, już tam przygotowane miejsca. No i jechało się, wyroby się wykonywało, czy jakieś tam kontrybucje nakładało, czy inne kary. A ile wyroków śmierci pan wykonał? Ja to nie. Ja nie strzelałem nigdy. Może kogoś zabiłem w takiej akcji, jak była na Szczawie kamienicy, to tam prawie front był. Tam nas chyba 300 ruskich żołnierzy obtoczyło, nas 50 ludzi było, a nas obtoczyło około 300 ludzi ruskich żołnierzy. To było NKWD chyba, bo rozkazy wydawali po rusku i no było słychać ura, ura i podrywali się takimi falangami i szli na nas, a nas 50 chłopaków broniło się i nas tylko jeden został ranny, a drugi też ranny, ale zmarł. Skąd się wzięła właśnie taka legenda ognia? No, legenda się wzięła ognia, że ogień musiał, przecież podczas okupacji był w oddziele, prawda? Tam różne mówią, że źle o nim, ale to różnie. A o kim dziś dobrze mówią? Przecież dzisiaj ja prawie zostałem, może tu jeden, jeszcze tam jeden jest w Rdzawce, mój kolega. To mówią o nas bandyci, że my byli. Jak ja byłem baty, komu ja to zabrałem? Przecież my nigdy, nie wolno było nikomu na wsi nic wziąć, ani nikt, dlatego że gdybyśmy tak poszli na wieś, tak robili ruskie partyzantki, jak wdekowali się na wieś, wykradli wszystko, nawet beczki z kapustą zabierali z piwnic ludziom. A myśmy nie mogli tego zrobić, bo jakbyśmy kogoś, kolego okradli, czy dziewuchę pójdźmy zgwałcili, czy co, to długo by partyzantka wytrzymała, te 2 lata wytrzymałaby. Za tydzień czasu by nas nie było, bo by ludzie donieśli, gdzie jesteśmy, a ludzie wiedzieli, każdy nasz krok wiedzieli o nas. I pomagali nam, młodzi ludzie do starych pomagali, ze wszystkim. A mówi pan o Stolarczyku z Rdzawki? No. To też byliśmy u niego. Tak? No. Jakim człowiekiem był ogień? Jak go pan zapamiętał? No był fantastyczny facet był. Zawsze my się na ręce, myśmy się mocowali, on był jeszcze, no w tej, był taki prawie jak ja, duży, ja ważyłem 100 kilo. On chyba też koło tego też. I jakieś później my się mocowali, jakieś dźgaliśmy się za ręce, za nogi, jakieś dziwne ćwiczenia były. No i z ludźmi bardzo, bardzo dobrze żył z ludźmi, z chłopakami, nie? Jak ja do niego wstąpiłem, z oddziału Lisa przyszedłem, co nas tam rozbili, no to wezwał, trzeba było się przyjść zameldować, pyta się skąd jestem, co robię, rodzina cała i w ogóle i tak dalej, cały wywiad przeprowadzał, nie? Dlaczego jestem w partyzantce, czy muszę być w tej partyzantce i tak dalej, tłumaczył, że jest bardzo ciężko, że jest nieraz i trzeba być głodnym i zimno i to, i żeby się zorientować, że zostać tam, nie? No ale tam mało kto mógł wyjść stamtąd. Jak gdzieś tam wszedł, tam musiało się już być, bo nie wiadomo, mógł ktoś wyjść i nasłać, prawda? Przeciwników, nie? A ja mam takie pytanie. Skoro pan był kucharzem w partyzantce, to może pan pamięta takie wydarzenie? Kilka osób nam wspominało o tym, jak konfidenci, którzy się dostali do oddziału partyzantów, chcieli zatruć jedzenie. Było coś takiego. No, to dzięki mnie. Dzięki mnie właśnie i takiemu Władkowi, Władek Sowański z Zakopanego, on był kucharzem, a ja byłem jego pomocnikiem. I wtedy przyszło takich dwóch tych, po jednej gwiazdce mieli żołnierzy. I tam ich patrol przyprowadziła, no i przyszli do ognia i że chcą być w partyzantce. No ale ogień od razu miał wszędzie wywiady, nawet na UB, wszędzie, na milicji, wszędzie miał swoich ludzi, nie?
i dostał cynk, żeby uważać na tych ludzi, żeby ich obserwować i uważać na nich. I oni, ci żołnierze, nie chodzili na ćwiczenia, nie chodzili na żadne roboty, tylko zawsze byli w oddziele. I byli zawsze pilnowani. Mieliśmy parę karabinów maszynowych ustawionych, tak, że nikt nie wiedział gdzie, i obserwowali przez lornetki oddział cały. A ci panowie zaczęli się bardzo interesować kuchnią. A ta kuchnia to były dwa kotły. Jeden kot się gotował herbatę, kawę, a w drugim eintop, takie było zawsze, się gulasz, bigos, kaszę się gotowało i tak dalej. I zawsze koło tej kuchni chodzili, kręcili się i wypytywali się, jak się gotuje, skąd to mamy, to jedzenie i tak dalej. I ja mówię temu Władkowi, że Władek, on miał pseudonim Żyrafa. Słuchaj, mówię, ci mówię, nowo przybyli, to strasznie się interesują tutaj tą naszą kuchnią. Stale chodzą tu, kukają i nie było dnia, żeby tam nie zaglądali, nie kukali, co się tu gotuje, i tak dziwnie się zachowywali, tak tymi oczami, no dziwnie, no można się zorientować, że ktoś się dziwnie zachowuje, prawda? Idąc nawet ulicą, nie? Jak jest podejrzany, to dziwnie jakoś się obraca, czy coś się zachowuje. I ten Żyrafa powiedział, a wtedy miał dyżurnego oficera, z Nowego Targu, widzisz, Gaduła, o! Miał pseudonim Gaduła, był oficerem służbowym, i ten Gaduła doniosło się do niego, i Gaduła także zrobili zaczęli więcej obserwować tych dwóch żołnierzy, nie, co robią. I pewnego czasu wszyscy chłopaki zabrali broń, poszli na taką polanę, tam mieli ćwiczenia, a tych dwóch zostało. I myśmy wszyscy poszli, a tam ci chłopaki obserwowali go przez lornetkę. Nie było przy kuchni nikogo, tam ogień się palił troszkę, tam się grzali, zaczęli się oglądać i wreszcie zaczęli coś tu manipulować i tu manipulować, tu, nie? Tu koło rękawów, tu. I także zimny pseudonim miał automat tam właśnie z krzaków i serię w powietrze, i ci się zlękli, odstąpili i zaraz przylecieli chłopaki, złapali ich i rewizję. Wszystko, co mieli poszywane, gdzie było, to cieli wszystko tymi nożami, i tam mieli takie rolki cieniutkie tej trucizny powszywane tu w kołnierzykach i tu w tym w rękawach. No i przesłuchanie, zrobili im przesłuchanie elegancko i wyprowadzili ich za oddział tam. I skończyło się. Pan wspomina o tym, że walczył w kilku oddziałach. Da? Jedne zostały rozbite. No, byłem w czterech oddziałach prawie. Mógłby je pan wymienić? Proszę? Mógłby je pan wymienić? Powtórz, panie. Czy mógłby je pan wymienić? Aha, no pierwsze byłem u Lisa, porucznik Lis. Lis, Łoś, a później Ogień, Groźny i po Groźnym, Groźny, a zginął, to został ten. No kto po Groźnym został? Nie pamiętacie? Patrzcie się, mnie ucieka jednak pamięć. Roch. Roch został. U Rocha pan służył, tak? Tak. A mógłby pan tak pokrótce scharakteryzować, co panu utkwiło w każdym z poszczególnych z tych oddziałów najbardziej? Ulisa, co panu zostało w pamięci najbardziej? To wszystko zostało, wszystko to zostało. Najwięcej to mi zostało to, co z tym księdzem, co mieliśmy kłopot.
No, ale to i tak tego nie pokażecie, bo to nie wolno, bo teraz przecież ksiądz, teraz kler rządzi państwem przecież. Ale miałem okazję chyba z 10 batów księdzu na dupę dać, ja sam. To niech pan opowie. I to moim wyciorem od RKM-u. No. A za co? Za to, kolego, że umarł taki, takiej biednej rodziny umarła żona, troje dzieci małych, mieszkali pod lasem i przy porodzie zmarła żona. I ten poszedł, ten gospodarz poszedł do księdza, to było w wiosce, w kamienicy, tu naszej kamienicy, nie, Szczawa kamienica. Poszedł do księdza, no i mówi, że żona zmarła i chciał pogrzeb zamówić. No to ten bardzo chętnie przecież, nie? Ale tyle i tyle kosztuje. A chłop mówi, pan, mówi, proszę księdza, ja nie mam pieniędzy, ja nigdzie nie robię. Mam troje małych dzieci i mieszkam pod lasem w takiej starej chałupie. A co macie w domu? Krowę masz? Nie mam. Ciele masz? Nie. Konia masz? Nie. A co masz? Kozę. Kozę mam. I ksiądz kazał mu tą kozę przyprowadzić. Ta koza żywiła troje dzieci, to była z mlekiem. I ten chłop na drugi dzień wiózł tą kobietę na taki zbitą, taką miał z 4 desek, taki szeroki, taką zbitą trumnę na wózku ciągnął. I chłopaki go tam, bo to przez nasz prawie nasze tereny tam przejeżdżał. Tam go chłopaki go spotkali, tego gazdę, pytałem się, co wy tu jedziecie, gdzie? O, panowie wojskowi, jadę na pogrzeb, baba mi umarła. A kozę to co to z tyłu masz tu na sznurku? A bo ksiądz, nie mam pieniędzy i kozą mi kozę przynieść ostatnią, zabrał mi. I porucznik kazał, kolego, pożyczyliśmy tam z poczty, tam był taki znajomy, miał motocykl przyczepą, to kula jeszcze umiał jeździć. Chłopaki pojechali we dwóch, przywieźli księdza tam z tej wsi na to miejsce. Założyli temu księdzu na głowę ten powróz, co to ciągnął ten wózek i przez całą wieś ksiądz szedł i ciągnął ten wózek z tą kozą. Ludzie z domu wychodzili, klękali, żegnali się, co się to dzieje, ksiądz ciągnie wózek i kozę z tyłu. No i przyprowadzili, myśmy wszyscy się tak po bokach drogą obstawili, też takie, no żeby w razie i uzbrojeni byliśmy, na ten cmentarz poszliśmy. Już przygotowana była trumna, tam wszystko, organista był też już przygotowany. Szybko się odbyła ta cała ceremonia. No i ten list mówi, teraz słuchajcie gospodarzu, tam chyba z 20 krów miał ten ksiądz, folwark miał. Idź sobie tam, wybierz krowę, masz małe dzieci i krowa ci się przyda. Ale ten gazda, ale nie, chciał za nic, gdzie to ksiądz, przecież to jest władza, przecież większa od prezydenta, nie, jeszcze na wsi. Tak posłał dwóch chłopaków, poszli takie ze wsi chłopaki, przyprowadzili krowę, taką małą krówkę czerwoną, jeszcze z mlekiem była. I no i teraz księżulu, odwieziesz tą krówkę z tą kózką tam, gdzie my się to tam spotkali, nie? Założyli mu znowu tą obrożę na łeb księdzu. I ksiądz przez tą wieś znowu idzie, ludzie znowu się żegnają, klękają, ciotki, babki, mohery różne. Przyjechaliby taka polana tam była, gdzie to tam się to się rozstało. Zdjęli księdzu, zdjęli mu to z tej głowy i mówi mu list, że bardzo nieładnie ksiądz postąpił. Jak to można człowiekowi ostatnią kozę wziąć, co miał troje dzieci i dziecko małe przy porodzie jeszcze i ksiądz zabrał mu tą kozę za to, żeby pochować. I teraz ksiądz dostanie zapłacenie, zapłatę. Taki był wielki korzeń, taki był z drzewa ucięty.
tu księżola się położy, tu brzuszkiem na ten. Ale ten zaczął się stawiać, jakieś tam krzyże robił, jakieś tam to, chciał nas wyklinać wszystkie, jak nam to wisiało wszystkim, nie? Chłopaki go złapali, czterech, za ręce, za nogi, te chłopcy, te wszystkie sukienki na łeb mu założyli, ściągli mu kalesony i ja miałem z tego RKM, tutaj miałem wycior, takie to się czyściło zawsze lufę. I teraz księżyro dostanie zapłatę, 25 na dupę. No i chłopaki, no mam, dobrze, dobrze, chłopaki sobie troszeczkę tam, nie, który miał ochotę, to sobie tam użył troszkę, nie. No księżyro się i zesikał i zesrał się za przeproszeniem. I później po tej zapłacie szybko ubieraj się, zdjęli mu te sukmany na niego, wrzucili i noga, i nosie nie oglądaj. A jeszcze jak raz zrobisz krzywdę biednemu człowiekowi, to cię kropniemy, lis, tak zawołał za nim. Za parę dni kolego ludzie nas spotykają i mówią, panowie, ksiądz się nawrócił na wiarę katolicką. Bo przedtem wszyscy ludzie u niego robili, a gdy się napił piwa albo coś lepszego zjadł w poście, to musiałeś przyjść i parę dni odrobić u niego na folwarku. A później tylko zdrowaśki dawał. No, na, i my księdza nauczyli wiary katolickiej. No, a to mi to bardzo podoba, mi się, wiesz, to. Bardzo. Tak. Ja tego potrafię. Jak tego, prawda, pana porucznika Lisa zamordowano, zginął, prawda? Zginął. Co pan wtedy poczuł? Ale to nie wtedy, nie, to nie Lis zginął u ognia, to zginął ten Łoś. Łoś został, przecież Łoś planował zamach z takim pseudonim, miał wszystko jedno. Myśmy wtedy byli w oddziale wszyscy, śpimy, a tu kolego naraz seria z RKM-u. Oto wszyscy się zerwali, i, bo my spali w takim baraku, takim z drzewa zrobionym, taki z gałęzi. Każdy miał pod głową broń, oto my broń łap i okopy mieliśmy porobione tam. Padliśmy w te okopy i czekamy, co się dzieje, a za chwilę woła chyba któryś, wracać, wracać z powrotem, jutro się dowiecie w raporcie, co się stało. A ten Lis namówił tego wszystko jedno, bo on takie pseudo miał, bo ogień się go pyta, przyprowadzili go do oddziału, jakie chcesz mieć pseudo, a mnie jest wszystko jedno, a to będziesz takie miał. Tak mu zostało i oni we dwójkę zrobili skok wtedy na ognia. A Ogi miał taki namiot jak harcerski, taki miał, tam się świecił światło w środku, widać było. A tam się, takie małe oginki się paliły, tak troszeczkę oddział tam było widać. I tam się ci podkradali we dwójkę i tam ich ten skosił z RKM-u. A co pan czuł, gdy ognia zamordowano? Co pan czuł, gdy ognia zlikwidowano? No, jego przecież przyjaciele, nie? No, sąsiedzi przecież zdradzili. I wy jako oddział co wówczas zrobiliście? Sąsiedzi zdradzili, bo przecież wiadomo było, że tam nienawidzili ognia bardzo i do dzisiaj nienawidzą. Jak my tam jedziemy na spotkania, tam co roku są, to niesamowite rzeczy, jak tam niedobrze ludzie są w tym Żanowym Targiem w Aksmundzie. A najlepiej, jak my tutaj związek założyli, otworzyliśmy i chcieliśmy pewnego razu uczcić 22 lutego, to było, ale w którym roku, to było dawno, może 10 lat temu, albo więcej, tą rocznicę uczcić i wzięliśmy dwa samochody, tutaj chłopaki wzięli, wypożyczyli mi dwie nyski i pojechaliśmy tam, gdzie to ogień zginął. I tam my chcieli mszę zamówić, no i uczcić ten dzień. Poszliśmy tam,
taki duży wieniec kupiliśmy i pod te drzwi, gdzie tam ogień właśnie tamtąd, ostatnie jego kroki były, postawiliśmy ten wieniec koło drzwi. I naraz wychodzi jakiś mężczyzna, takim w średnim wieku, a za nim takie młode dziecko. Jak skoczyło na ten wieniec, zaczęło deptać nogami, a ten do nas z mordą zaczął nas wyzywać. Wy bandyci, wy złodzieje, wy tacy, wy owacy, tu przez was tu zginął ktoś, tu to i w ogóle i tak dalej. No ale chcieliśmy zrobić jednak to zakończyć to wszystko. I także dowódca poszedł do księdza tam do i mówi, że chcemy tu mszę zamówić za ognia, bo dziś jest jego dzień, co ileś to lat temu zginął. Ksiądz uciekł, organista uciekł, do wszyscy, cała obsługa z kościoła uciekła. Mieliśmy swojego księdza tego Kisznera. On był naszym, jak się to nazywa? Kapelanem był. Wszędzie jak my gdzieś jeździli, to on zawsze z nami był. On mszę odprawił, a ci uciekli wszyscy. Później jak my się dowiedzieli, to ksiądz powiedział, żeby mszę odprawił, to by mu spalili kościół. Tacy ludzie są przeciw ogniu byli. A w którym roku to było? A to było dawno, to było... Mniej więcej? 15 lat temu chyba, albo więcej. Bardzo dawno, bo później już co roku już jest, bo to już jest, później zostało to. A my sobie do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze tutaj... Ogień nie żyje, przechodzi pan pod dowódcę Groźny, prawda? Jak go pan wspomina? Kogo? Groźnego. No, Groźny to był wspaniały facet. A. Był ze wschodu, pochodził on Groźny i Roch, to byli kumple z wojska. Oni tam dezerterowali i przyszli tu i ogień dał im oddział, właśnie dowództwo. A coś więcej o Groźnym? On był podobny charakterologicznie do ognia, czy różnili się między sobą? No. Groźny był bardzo fajny facet, on, myśmy tam dużo nie gadali, bo to z dowódcą, to tam możesz nagadać, zwykły żołnierz tam dużo się nie nagadał, ale nieraz opowiadali z Rochem, bo to z jednej miejscowości byli, o tych swoich tam stronach w ogóle, bo to z jakiejś rodziny, w jakiejś wyższej tam byli. No i bardzo był, Groźny był bardzo walecznym człowiekiem, on znał sztukę wojenną, przecież on z wojska, nie? Przyszedł, nie? Jeden i drugi. Tylko ten później rok to zginął w tym. Złapali go w Czechach na koniec, przy Austrii. No właśnie, ten rok to... O nim jest teraz blokowany film w telewizji z tego, co wiem. Jak jego pan wspomina, to był podobny właśnie tak jak poprzednicy, jak ogień? A to rok to później podobno ja już siedziałem, to on narąbał dużo ludzi, bardzo partyzantów znowu, ci co się poujawniali, to on wyroki na nich wydawał. Do Wentargu dużo tam chłopaków zginęło, dziewucha jakaś. Ostry był. Politycznie był cholernie ostry facet. Radykał taki. No. A czy taki zapał, jak już ogień nie żył, prawda, taki zapał wśród partyzantów dało się odczuć, że opadł, że chcieli coś innego robić, czy to dalej było tak samo nakręcone, że będziemy... A dalej... nie wiem, bo ja siedziałem na Entargu w więzieniu, jak ogień już zginął. A właśnie, a jak on wpadł? A no to kolega mnie wsypał. Ten, co mnie do partyzantki przyprowadził, to on mnie wsypał. On był ujawniony i chodził z nami. W partyzantce był. I już kilku chłopaków wsypał, a później jeszcze miał chrapkę na mnie. I poszliśmy w jedno miejsce, bo tam kontrybucja była do odebrania.
i dowódca rok nas wysłał, bośmy znali to miejscowość tu z Komielna. Kiedy to było? 46 rok. I poszliśmy tam i... Ale on tam miał, ten kolega miał w tej wiosce, miał narzeczoną i mówi, idź tam, do tej, do mojej, do Hanki, a ja tam przyjdę. Mówi, pójdę po kontrybucję, odbiorę i przyjdę. No i on tam został, poszedł tam, no i podobno zadzwonił na UB, dwa samochody KBW przyjechało z Rabki, obstawili tę miejscowość całą. A ja co miałem? Pistolet, 9 naboi i jeden granat. A to było może ze setka ludzi. I co miałem nawalczyć? Czym? Miałem se strzelić w łeb, bo tak było, tak się przysięgę składało, że się nie poddasz, nie? Bez tego. Ale człowiek tak sobie myśli, a może się uda? A może Ignac uciekł? Bo on uciekł przez okno? Jego przepuścili, a ja już nie dałem rady, bo serię z karabinu maszynowy walili w okno. I także ja się musiałem schować i znaleźli mnie w mieszkaniu. Co było dalej? A dalej co było? Bicie. 3 razy dziennie było bicie. O głodzie. Prąd elektryczny. Nogi mam odbite obydwie przecież, kolego. Ile już w sanatoriach byłem i tu i tam. I nic nie pomoże, bo bili strasznie po nogach, takimi prętami. Mam poodbijane coś, te wszystkie tam jakieś tam te się nazywają, nie wiem. I to było w więzieniu w Nowym Targu, tak? Nie, tu w Rabce, w Łowiczance, tu był cały oddział w Łowiczance, te KBW i tu trzymali. Jak więcej złapali, to odsyłali do Nowego Targu. Tam miał pan proces potem? Proszę? Miał pan proces? No proces to miałem w Krakowie. To ile pan był w więzieniu tutaj? A tutaj w Rabce to nie byłem długo, dlatego że oni tu zbierali może ile? Miesiąc tu byłem. Tutaj w Łowiczance. Później kilku chłopaków tu nałapali i później nas przewozili do Nowego Targu, do więzienia. I tam ile? A tam chyba do wiosny siedzieliśmy. Tylko dzięki też mnie, też mam drugie za jaką zasługę, ale nikt za to nigdy mi nawet nie podziękował. Bo tam w Nowym Targu odbywały się sprawy i każdy partyzan dostawał karę śmierci za broń, czy organizację, czy przynależność do partyzantki. Była kara śmierci i tam koło kina była Szubienica i tam wieszali ludzi od razu. I pewnego razu, ale to jeszcze fajnie, bo jak mnie przywieźli do Nowego Targu w nocy, wyszliśmy, ja wychodzę z samochodu, patrzę, a w bramie stoi mój wujek. Ten, na którego miałem karę śmierci, co nie wykonałem. I mówię, wujciu, jak to dobrze, że my się spotkali, ja ci darowałem życie, a teraz będzie mi tu lżej. A on do takiego, Józef, jak się nazywał, drugi był, obok niego stał, taki kapo. Mówi, Józek, patrz, to ten, co chciał mnie zaszczelić, no ja uciekłem przez okno. A ten, jak tu rękę miał tak z tyłu, a to takie dwa kolty mu tak się myrdały, jak u kowboja. Jak mnie w zajewaniu, takim jak Chrystusa bili, takim nachają, z takimi kulkami tu przez głowę. A mnie tam wygrzmocił tam wtedy, na przywitanie było tego wujka. A wujek co jakiś czas, mnie tak strasznie namordowali, że szkoda mówić, to jak ja opisuję tu w książce, to nikt nigdy tego nie opisze, nikt, bo tylko tak, powie coś tam, dwa, trzy. Ale tu, jak tu mordowali, tu i w Nowym Targu, bo Kraków już tam nie mordowali, to tego się nie da opowiedzieć, jakie oni mieli systemy, nie ruskie, nie niemieckie. Niemiec to cię bił, ale cię nie bolało, ale tu cię boli, bo cię bił swój. To była boleść największa, prawda? No. Ile pan w tym Nowym Targu przebywał?
A tam kolego, wiosna się zaczynała. Zaczynała się wiosna, a po ogniu, ogień zginął 22 lutego. Luty. To chyba było w kwietniu. No to było przed, jeszcze maja nie było, bo jeszcze nie było zielono, jak nas wieźli. I naraz przychodzą na salę, władza przychodzi, a ten wujek tam był kierownikiem więzienia. Dlatego, że tu wyrok nie został wykonany na niego i ten wyrok wisiał, prawda? I tak, że go schowali do więzienia, do Nowego Targu i tam już był, już się nikt nie bali, że go ktoś likwiduje, bo był już sam w więzieniu, nie? I przychodzą, mówią, jutro przyjeżdża jakaś wielka delegacja sprzątać, myć wszystko. Przynosi sienniki nam przynieśli, słomę do sienników, koce nam nowe przynieśli. Zupę zrobili, pamiętam pierwszy raz my zupę zjedli, tą fasolowa była zupa. To była najlepsza rzecz za mojego czasu w więzieniu, zupa fasolowa była pierwsza, bo to tak lepiej. Jak będą się pytać o jedzenie, to bardzo dobre, wszystko, nie bijemy was, nic, żeby nic nie mówić. No i rano słyszymy, byłem pod celą numer 5 tam, bo pod czwórką to był, cela była, która była nieczynna, bo tam Lenin siedział. Tam była cela Lenina, tam była ta miska, łyżka drewniana, zdjęcie jego i tej kobiety jego, tej jak się to nazywała. No i tam były te portrety i to łóżko, gdzie leżał Lenin, tam wszystko to leżało, tam nie było wstępu, to tylko wyższe władze mogły zobaczyć. I idą, słyszymy, idzie ruch taki na korytarzu, drzwi chrup, bo to żelazne drzwi otwierają się drzwi, a ja w każdym więzieniu prawie byłem komendantem celi. Byłem zawsze wysoki i odważny byłem. Mnie tam wisiało wszystko, ja się tam nie bałem niczego. Otwierają się drzwi, chrup, otwiera się, wchodzi dwóch takich pułkowników, a było wojskowych, w mundurach wchodzą do środka. No i zaczynają się pytać, a jak wam tu jest, i co, bo pytują się, o, tu macie ładnie, czysto, ciepło, nowe sienniki macie, wszystko tu. A z tyłu stoi skorupka za mną, bo stoimy w dwuszeregu i taki skorupka był i później długopolski Jan, taki drugi też współpracował z partyzantką i kopią mnie z tyłu, żeby mówić, nie? No ja wreszcie oglądam się, a oni mnie kopią, żeby mówić. Ja mówię, że my byśmy tu dużo powiedzieli, tylko żebyśmy byli sami, bez tych panów tam z tyłu. Tak ci kazali im wejść, czas drzwi zamkli, no i opowiadaj, o co chodzi. A ja mówię, nie będziemy nic mówić, tylko ja mówię, mogę zdjąć koszulę. A drugi taki hałgat był, to jest Krościenka, Negus miał pseudo. I ten drugi hałgas może zdjąć koszulę? Tak popatrzyli na siebie, no to zdejmijcie. Ściągnijmy koszulę, a nasze ciało gniło normalnie. Była jedna na druga, to było krew i gniło wszystko tu. Całe ciało było gniło, tak nas bili. A najgorsze było, jak bili pasami wojskowymi i sprzączką. I to sprzączka wbijała się i wyrywała tak po kawałku ciała. I tyle popatrzyli, spisali. Ja mówię, panowie oficerowie, ale my do jutra tu nie przeżyjemy, bo nas tu zamordują, że myśmy pokazali, jak nas tu biją i wszystko my opowiedzieli jeszcze o jedzeniu. A tu nie martwcie się, wszystko będzie załatwione. W tym samym dniu auto przygotowane, jakie pancerne było, całe blachą wykute, wszystkich chłopaków do auta nas władowali, tam przykuli do podłogi łańcuchami, wywiedzi na Montelupich. Pierwsza sprawa nasza była, co ja to załatwiłem z kolegą tym hałgasem, że my mieli w Krakowie sprawę. I sędzia, co nas sądził, taki stary był, mówi,
Ja wam nie dam dużych wyroków, ale musicie ich wysiedzieć do końca. No ja dostałem 11 lat. Ale wtedy amnestia wyszła, także że amnestia zbijała 5 lat, a te 6, bo 5 dostałem za organizację, a 6 za broń. A tą 6 podzielili na pół i także 3 lata przekiblowałem we Wronkach. A w którym roku pan został skazany? W którym roku został pan skazany? Aha, no w 47. I 3 lata? Aresztowany byłem 20 stycznia 47 roku. Jak pan wspomina pobyt we Wronkach? No, we Wronkach to tam było zupełnie co innego. Tylko przywitanie było bardzo ciężkie. Jak nas przywitali, tośmy jechali w pociągu takim więźniarkach. Zimno było niesamowicie, taki mróz był straszny. A my w tych więźniarkach jechali, ja tam miałem taką bluzeczkę, bo zabrali mi ubranie, wszystko taką lekką, miałem bluzkę. I tam my pojedynczo siedzieli, takie klatki dla psów były i tam każdy pojedynczo siedział i nie wiedzieliśmy, gdzie nas wiozą. Jechało się, okna, nic nie było, nigdzie nic widać, krata była zamalowana. Ale gdzie, jak my na dworcach gdzie stawali, tośmy tam troszkę się pytali, gdzie to nas wiozą. Mówię, w stronę Poznania, no to tam widać było, że chyba do Wronek i we Wronkach nas przywieźli tam na dworzec, przywieźli nas tak przed północą, do samego rana my musieli w tych pociągach siedzieć, tam w koło tych wagonów widać było, jak strażnicy tam z bronią palili ogniska, grzali się, a my tam siedzieli w tych więźniarce. Później nas wypuścili do ogrodu we Wronkach, taki był wielki tam, taki wielki ogród był i takimi kociemi łbami wyłożony. I ta jeszcze lodem zasypane to było, śniegiem. I tam każdy musiał się do naga rozebrać, ubranie osobno i nago. I tak my siedzieli na tych kamieniach, tam takie kałuże wody były, bo to topniało wszystko koło ludzi. Siedzieliśmy chyba do południa, strasznie długo. Ile tam chłopaki wycierpieli, to koniec świata. Po jednemu później brali i leciało się ze 100 metrów może taką ścieżką, co była tylko na jedną nogę. Taką, no troszkę szerszą. Jak troszkę zboczył, tam były kreski białe porobione, to lali, stało w koło, stali żołnierze z takimi nachajami i przez łeb, i lali. I prosto, nago leciało się do kąpać się pod prysznic, zimna woda, jakiś tam płyn puścili, zimna woda, ubrania dali i na cele pojedynki, po 8 w każdej celi. Także ja jakem spał, to tak tu, to nie tak się spało, tylko tak. To ja nogi musiałem mieć tak, jakbym chciał wyprostować nogi, bo było za wąskie to było. To była jedna pojedynka cela, a siedziało nas po 8. Takie było przeludnienie. Ale ja zaraz po parę dni, to od razu jużem się zapoznał z tym, ze strażnikiem i mówię, że ja w kuchni umiem coś połóż w kuchni, żebym do pracy gdzieś poszedł. Od razu byłem komendantem celi, już się zrobili mnie tam. I także do kuchni mnie wzięli. Kroiłem buraki krówskie, bo to obiad był z buraków krówskich, na takiej maszynie się kroiło te buraki. Troszkę się wypłukało, a resztę na maszynie kroiło się. Ale później zaczęli szukać ludzi do, jak to chciał iść do pracy jakiej, bo tam były wszystkie zawody, wszystkie jakie tylko zawód jest, to tam we Wronkach były. Tam praktyki zdawali mistrzowskie i czeradnicze. Ja tam zrobiłem czeradniczy kurs ślusarski. Dostałem się tam do roboty, do ślusarni i tam pracowałem
zdałem egzamin czeladniczy, uznawany był, bo to nie było pisane, że z więzienia, tylko jakoś tam inaczej popisane było i później robiłem tu znowu mistrzowski tutaj na zewnątrz. No i także, że w Rąkach było już było lepiej, dlatego że myśmy tam dużo robili dla wojska rzeczy. A ja tak się zrobiłem na warsztacie takim brygadzistą, takim rozdawałem pracę chłopakom, bo przychodziły na przykład do roboty to i to i to, to wiedziałem, który co potrafi, co umie. Ja robiłem na szempingu takiej maszynie, taki włoski szemping był. Piękne to roboty się tam robiło na tym. Pobycie w więzieniu. Pewnego dnia pan wyszedł i co dalej? Jakbym wyszedł, to zupełnie wyszedł i co, i bez ubrania. Kolego, mróz, 20 stycznia wyszedłem. Mróz niesamowity, śniegi takie straszne tu były, że po szyję prawie śniegi były. I bez grosza, bez biletu, bez niczego. I tam ten, co był na posterunku, co stał do pociągu, nie puści nas, bo tam przecież codziennie ludzie wychodzili, nie? Mieli kłopot z nimi. To myśmy przez okno wyskoczyli z takim kumplem. On był z Katowic. Przez okno my wyskoczyli, wepchaliśmy się do pociągu. I tak siedzimy w tym przedziale. Ja siedziałem. W tej koszulce czepię się zimno jak cholera, tu łysy, bo to wyszerzeni do goła. I naraz przychodzi konduktor i bilety do kontroli. No i wszyscy pokazali. Ja mówię, ja nie mam biletu, z więzienia wracam. A za co się siedział? A u ognia byłem. Kurde, ludzie, na pełno ludzi było wkoło, tacy eleganccy ludzie. Tak popatrzyli na siebie, za chwilę konduktor wziął mi to zaświadczenie. I poszedł. A tu ludzie za chwilę karpaczą, grzebią po torbach. Tu mi kanapki dają, tu jakieś owoce. Chłopie, nabrałem tyle, że do domu, tu do Rabki, to przyniosłem tak przed sobą jedzenia. A w którym roku pan wyszedł? Dokładnie? W 50. Czyli ludzie pamiętali? No, jak usłyszę jeszcze, że może nie wiedzieli, że w więzieniu, bo przecież różni ludzie siedzieli, ale że od ognia. A ogień to przecież było słynne na całą Polskę. Ogień to było, jak ktoś w więzieniu we Wronkach, czy gdzieś, ogień? O rany, to oni się bali nas już, co my byli już bezbronni, to się nas bali, że od ognia. A największy Kraków się bał, Montelupik. I czym się pan zajął w tej Rabce? Niczym, nic nie było, kolego, nie wolno, bo miałem odebrane 3 lata jeszcze praw obywatelskich, honorowych. Do szkoły nie wolno było, do pracy a państwowej nie wolno było. Tu w Rabce żadnej roboty, nigdzie nic nie było. Tu ojciec krzywo na mnie patrzył, ojczym, że będzie mi jeść dawał za co, że ja będę jeszcze tak siedział tylko. I tak mi się, że tam mnie ktoś postręczył, do Zakopanego pojechałem. I tam zaczęli budować mleczarnię. Ja się tam wkręciłem. Taka prywatna firma była, taki pan fajny tam był, majster, on mnie przyjął. I tam pracowałem w tej, jako ślusarz już, hydraulik. Pracowałem tam, tą budowę tej mleczarni. I później zostałem, jak to już remont się zrobił, mleczarnia zaczęła istnieć, to już zostałem tam pracować w tej mleczarni. Byłem później powiatowym mechanikiem, budowałem wszystkie mleczarnie w koło, od Krościenka, tam het, Orawę, wszystko to budowałem z takim kolegą jednym. I do emerytury pan tam dopracował? Nie, do emerytury to miałem różne, to jeszcze pracowałem w służbie zdrowia bardzo długo, w odrodzeniu. Też byłem konserwatorem sprzętu medycznego. Byłem tam przewodniczącym Rady Zakładowej. Przyjmowałem doktora Mlekodaja, głównego dyrektora do pracy.
bo to wtedy ta Rada Zakładowa to była władza, nie? Tak, w późniejszym okresie PRL-u to już tak przestano zwracać uwagę na to, prawda? Czyli... Ale a ja później w mleczarni zacząłem, opowiedziałem dyrektorowi, że ja nie mam praw obywatelskich, honorowych, napisali i mi przywrócili te prawa. Przekreślili to, że mogę już pracować jako w państwowej firmie i normalnie. A tak to ja robiłem tak tylko pod przykrywką, tak mi płacili jakoś tak, nie byłem na etacie, tylko tak, no bo im nie wolno było, bo za mną szedł ten list jakiś, ten żelazny czy jakiś tam. A bardzo często w PRL-u tam... A to później kolega UB, to co dwa tygodnie trzeba było jeździć i się meldować. Gdzie, co robię, ile zarabiam, z czego żyję, z kim się spotykam, co rozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. To było, cała spowiedź była i to co dwa tygodnie tak było. Do kiedy pan tak musiał jeździć? No. I to było aż później do tych wyborów ostatnich, co to było, ten to przewrót cały, co to był, w którym to roku było. 89? Tak? Nie aż tyle. Nie, wcześniej co to był, co to Gomułka przyszedł, nie? A, do 56? No. A, to tak. No, jeszcze jak Stalin wykitował, to później już tak ucichło troszkę już się bali. Bali się reaktywacji ludzi ognia? Że się no nie wiem, tylko może jakoś inaczej no to patrzyli już, nie? No. A w pewnym momencie w PRL-u zaczęły się ukazywać takie zeszyty, które pokazywały tą czarną legendę ognia. Nazwisko wypadło z głowy, kto to napisał. Czy pan to czytał? Nie. I czy pan później miał jeszcze kłopoty w związku z tym, że należał pan do oddziału ognia? No miałem później, bo nie chcieli mi w ogóle... Chciałem mieszkanie kupić w blokach, czy żeby mi dali mieszkanie, to mi odmawiali, że jestem bandytą. Cały czas. Ja byłem, już miałem prawa wszystkie, ale tym bandytom zostałem nawet do dzisiaj. A czas przełomu, prawda, odchodzi komuna, pojawia się demokracja. I czy liczyliście, jako byli żołnierze ognia, na to, że ta pamięć o tym człowieku zostanie przywrócona i jego miejsce w historii w jakiś lepszy sposób się pojawi? No zaczęli nas doklejać tymi odznaczeniami. Ale ja tak sobie myślę często, że dużo się mówi o, tak bardzo dużo mówią na przykład o Solidarności. No zrobiła ona dużo, ale przecież pierwsze myśmy podnieśli rękę na komunę, prawda? My, parę tych dzieci, to dzieci były. Myśmy na takie miliardy ludzi, jak to przecież komuna była, pół świata była, komuna była przecież, nie? I myśmy potrafili się zorganizować i iść przeciw tej bandzie komunistycznej. A to każdy szedł na śmierć, podpisywał, że idzie na śmierć przecież, nie? Bo wszędzie była, i z góry, i z dołu, z boku, wszędzie czyhali na człowieka. I tak zaczął pan odzyskiwać, znaczy coraz częściej był pan odznaczany. Pojawiła się ta książka, prawda? Jak pan przyjął to, że ktoś chce w ogóle jeszcze spisywać? To książek to ja mam masę, to od początku jeszcze co Machejek pisał i wszystkie inni tam. To były te, co komuny pisała, to była bójdy niesamowite. Nie, właśnie o tego Machejka mi chodziło, zapomniałem sobie nazwisko. No, ale te wszystkie inne książki to pisali, to no, troszkę jest tam, prawda, ale dużo jest też... Podszywają się pod siebie też partyzanci, bardzo się podszywają. Ci współcześnie, tak? No i jeszcze i tuteczni, i w ogóle już ci, co nie żyją. No. Ale są budowane nowe legendy. Ale do dzisiaj jest pan wziętym świadkiem historii, tak? No, chyba ostatnim. Albo jeszcze jest ten, jeszcze jest ten... Stolarczyk. Stolarczyk jeszcze jedyny został. Ja mam jeszcze takie pytanie. Pan wspominał o tym chłopaku, który pana zdradził. Czy pan wspominał nam jego nazwisko? Bo nie przypominam. No Wacławik to był, Ignat. Pseudonim Kula miał. Aha.
Ale dziecko, ja mu wybaczyłem. Byłem nawet na jego pogrzebie. Znaczy na cmentarzu byłem, świeczkę mu zapaliłem. No taki był okres, taki był czas, no i trudno, no. To ja mam jeszcze pytanie. Jakby pan tak w skrócie mógł nam powiedzieć o tym kocie, o kuzynie. Jak on się nazywał? Tak jak pan nazwisko, a imię? Ale kto? Kot, kuzyn pana. Aha, to Klępka Mieczysław. I gdzie on walczył? Gdzie on działał? On był w oddziale partyzanckim, był no... Zaczekajcie, gdzie to jest ten... Zawsze zapominam. No ten oddział tu u nas był, jak się to nazywał? O Jezus Mary. Nie widzę. Adam, u Adama, no przecież. Adam. A i był drugi, był Skowroński. To był syn organisty takiego, co to był w Rabce organistą, a trzeci był Mierzwa Sabówki. A pan był na odsłonięciu pomnika ku czci ognia? No pewnie, że byłem. I byłem na otwarciu tego w Nawentargu. Tu mam przecież za te do dyplomów, tam mam zaproszeń, ile teraz dostałem zaproszenia, dwa. Były rajdy, a gdzie ja pójdę, jak ja wczoraj poszedł do Chabówki, tam nie mógł wrócić. Ja pójdę na rajd. Czy pan przekazuje rodzinie swojej jakąś tą pamięć, czy oni są tym zainteresowani? Tu nie mam takiej rodziny, ich to nie interesuje.